Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel. O cerę żurnalisty dba Sunef Met Plus. ŻURNALISTA. ROZMOWY BEZ KOMPROMISÓW. Śpiewałaś w samochodzie, jak jechałaś? Nie, jechałam w ciszy. Byłam trochę zdenerwowana, bo na Czerniakowskiej był straszny korek. A, widzisz, a, a potem tak mnie Google poprowadziły, że stanęłam yy, i zobaczyłam taki znak. czerwony, kółeczko dookoła i biały środek. No właśnie. A co sprawiało ci szczęście, jak byłaś dzieckiem? Śpiewanie. A skąd ty to wiesz właściwie? Blanka. Rozmawiaj z moją mamą? Ja wiem wszystko. O kurde, to, pod, to już zaczynam się dowiedzieć. No nie, ale, ale tak serio śpiewanie? No, Tak, śpiewanie. Mama mi opowiadała, że jak jeździłyśmy w puławach, z których pochodzę na Lubelszczyźnie, mm -hmm. nie mówiło się autobus, tylko mówiło się MK. Mm -hmm. No i jak jechała ze mną w MC gdzieś, to ja śpiewałam, bo ja zaczęłam bardzo szybko mówić. Jak miałam dwa lata, to już mówiłam tak jak dzieci, cztero, 5, sześcioletnie. Też dużo i bardzo mm -hmm. dużo śpiewałam. I śpiewałam, takim freestylerem byłam i śpiewałam o tym, co widziałam za oknem. Więc mama mówiła, że jak jechała ze mną tą emką, to cała MK ludzi i wszyscy byli cicho, bo ja siedziałam i śpiewałam o tym, co widzę za oknem. Czyli byłaś takim pogodnym dzieciakiem? Szczęśliwym? Byłam bardzo pogodną, radosną dziewczynką. Byłam bardzo szczęśliwa, miałam niezwykle szczęśliwe dzieciństwo. Każdemu dziecku życzę takiego. I co śpiewałaś, kiedy już mogłaś jednak odwzorowywać jakieś piosenki? No, śpiewałam na przykład Reniusis. Pamiętaj, mm. że ja jestem stara. Blanka, jesteś niewiele starsza ode mnie, więc jesteś bardzo młoda. Bardzo młoda, bardzo atrakcyjna. W środku w Blance mam 16 lat i naprawdę łapię się na tym, że zastanawiam się, o co chodzi ludziom dorosłym, mm -hmm. czyli w moim wieku, wiesz, bo ja mam 16 lat. Ale no mimo wszystko jednak wiele osób, które nas oglądają, mogą nie znać na przykład Reniusis z, z jak miała różki na całej głowie śpiewała zakręcona, więc wiesz. Mhm. Ja, Warto wygooglać. Nie, nie, ja akurat, ona teraz chodzi na padla, więc odświeżam sobie jej. Teraz widzę jak po prostu gra, ale już w zupełnie coś innego. Ty miałaś akurat słomiany zapał, trenowałaś karate, sztuki walki, pływanie, co tam jeszcze było? Taniec towarzyski, chód sportowy. Chód hmm. sportowy? Mhm. Tak, tak. I kiedyś w ogóle wygrałam zawody w wojewódzkie. Mhm. A wiesz dlaczego? Nie, bo nikt inny nie startował? Dokładnie tak. Super, nie? Ale miałaś do czegoś predyspozycję? Do wkurwiania ludzi. Nie, no pytam serio. Czy tak naprawdę jak trenowałaś coś, co byłaś najlepsza, jak już ktoś inny startował w tej dyscyplinie? E, bardzo dobrze tańczę. Mhm. Mm. No balety, to akurat słyszałem, że masz dobre. Balety mam mhm. dobre. No to mhm. akurat powiem ci, to masz tu kiepskie źródło, bo ze mną balety są bardzo krótkie i niestety ja jestem raczej emerytem. Mhm. E, tańczę dobrze. Jestem bardzo skromna. E, Dobrze śpiewam? Mhm. Mm, a tak poza tym, to tak. No, Słomiany zapał mam na drugie imię. A po kim? A to po nikim. To bo rodzice obydwoje są bardzo konsekwentni, więc nie mam zielonego pojęcia. Czy znaczy, teraz to się zmieniło, natomiast jako dziecko chciałam wszystko. Wszystko chciałam robić. Ale dlaczego? No bo z tym śpiewaniem to mówisz tak, że... Nie, śpiewałam długo. Śpiewałam no praktycznie całe życie, no. No i gdzie to się zatarło? Kiedy przestałaś tak naprawdę śpiewać? Jak mi tata powiedział... Jak miałam 14 lat, to już zaczęły się wtedy takie trochę rozmowy o przyszłości, wiesz? Kim chciałabyś być w przyszłości? Ja zawsze chciałam być piosenkarką. I mój tata mi po prostu uświadomił, że aż takiego talentu, ja mam nieprawdopodobny słuch muzyczny. Natomiast wokalnie ten głos nie ma pięciu oktaw, jak na przykład. To mój? O mój Boże, tak strasznie cię przepraszam. Agatka, czy możesz wyciszyć mój telefon? Nie masz Ale oktaw. Tak, że nie mam pięciu oktaw, jak Justyna Steczkowska, więc mm -hmm. no nie jest, nie ma tutaj dużej szansy na powodzenie takiego, takiego nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnej, kariery, więc. No to czekaj, co chciałeś robić, jak porzucałaś to śpiewanie? Bo teraz to jest jeszcze bardziej ciekawsze, patrząc na całą twoją drogę. Mm, potem sobie wymyśliłam, że będę fotografem, mm -hmm. bo bardzo dobre zdjęcia robię, do tej pory zresztą. Natomiast znowu tutaj tatuś podciął mi skrzydła. Bo mówię, moi rodzice są bardzo pragmatyczni i pamiętajmy o tym, że rozmawia, przytaczamy rozmowę sprzed 20 lat ponad. Mm -hmm. I wtedy jakby fotograf kojarzył się z panem, który robi ci zdjęcia do dowodu. To prawda. Wiesz? I no zresztą, no, skoro jesteś niewiele młodszy, to, to, to wiesz. Więc y, jakby rozumiem podejście mojego taty. Natomiast y, no, z tą fotografią też nie mam za wiele wspólnego aktualnie. Czyli byłaś artystyczną duszą. Och, zawsze. Ja zawsze szyłam. Potem chciałam być projektantką mody, bardzo. Mm -hmm. Szyłam moim lalkom ubranek, bardzo dużo z rajstop, bo było najłatwiej. Mm. No, ale nie umiem rysować. A żeby na przykład iść na projektowanie odzieży, no to trzeba jednak umieć rysować, a ja nie umiem. No, jednak tak. Ale też byłaś w tym wszystkim takim niesfornym dzieciakiem, który przysparzał mimo wszystko problemy w szkole, na podwórku. No, pewnie. No do tego mi pasujesz. No i taka właśnie jestem, znaczy taka właśnie byłam, no bo lubiłam zawsze towarzystwo chłopców, mm -hmm. wolałam jednak się kumplować z chłopakami, oni byli ciekawsi dla mnie, oni mieli fajniejsze zabawy, oni byli bardziej konkretni, te dziewczynki były takie rozlazłe, zawsze takie ryczące i tak dalej, a ja lubiłam, wiesz, w wojnę, e, w Mortal Kombat, mm -hmm. Street ty... Fightera, w Street Fighterze jest w ogóle zielony potwór, nazywa się Blanka. Wszystko pasowało. A kim zostali twoje kumple z dzieciństwa? O kurczę, nawet nie wiem, wiesz, kim zostali. Nie mam kontaktu za bardzo z ludźmi ze swojego rodzinnego miasta. A to umarło od razu, jak się przeprowadziłaś do Warszawy, czy jednak z biegiem czasu dużo, dużo później? To umarło w ogóle w szkole średniej już. Tak mi się wydaje. Że w szkole średniej miałam przyjaciółkę, Iwonkę, mm -hmm. y która bardzo charakterem do mnie pasowała. A no to jest to, co zaszła w ciąży? Nie, 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 okay. nie, nie. To, to jest Magda. To jest moja przyjaciółka z podstawówki, mm -hmm. najlepsza. E, natomiast miałam Iwonkę, która jeździła motocyklem i była jeszcze bardziej porąbana niż ja. Potem miałam jeszcze do tego kasię, która gra w ręczną, no, była ostrzyżona na 5 mm i strasznie podobała się mojemu bratu. Mm, ale już z chłopakami potem nie miałam do czynienia. Może dlatego, wiesz, może dlatego, że w szkole średniej bym sobie raczej nie wyobrażała, że można przyjaźnić się z mężczyzną. O! Czyli to się jednak trochę zmieniło. No tak, no bo to jest mądrość pewnego rodzaju moim zdaniem. Tak. A harcerstwo kiedy było w twoim życiu? Harcer, no, rodzice mnie na obóz harcerski wysłali, jak byłam w czwartej klasie podstawówki, czyli masz wtedy 10 lat, mm -hmm. wysłali nas pod namioty. Super było. Tam się całowałeś z damem. Tam się całowałam z Adamem. No, Adam ostatnio, słuchaj, wyobraź sobie, znalazł mnie na Instagramie. <noise> Ciekawe jak. No nie. No. <noise> ale tak, tam się całowałam z za... Adamem. No. Kurde, ale to były czas. 16 Lubię. lat miałam. Ja się bardzo późno całowałam. No jak, czekaj, no miałeś, że w czwartej klasie podstawowej być na pierwszym obozie. Na pierwszym, no ale okay. nie powiedziałam, że całowałam się na pierwszym, jeździłam na te obozy regularnie. Potem. Tak, 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 bo było super. I każdemu rodzicowi polecam wysłanie dziecka na obóz harcerski, to jest naprawdę e, szkoła życia. Umarły te obozy harcerskie, ogólnie harcerstwo, wydaje mi się, że jednak gdzieś tam zaczęło umierać, jednak te dzieciaki, wydaje mi się, że już dzisiaj nie są wysyłane na takie obozy. E, nie, teraz byłyby wysłane do glampingu. Mm, no tak. Bo lepsze foty na Instagram. No właśnie, to teraz już wszystko już rozumiem. Teraz mi rozjaśniłaś w ogóle moją, e, moją głowę. I to też są takie rzeczy, gdzie się czegoś nauczyłaś, bo mnie zastanawiało, gdzie nabywałaś te wszystkie umiejętności, bo ty masz spory zestaw umiejętności, których nie nabyłaś przez edukację, tylko wydaje mi się, że gdzieś tam po prostu podpatrując, obserwując, na jesteś przykład? bardzo dobrym obserwatorem. No chociażby patrząc na marketing. Bardzo dobrze znasz się na marketingu, bardzo dobrze rozumiesz ludzi, rozumiesz potrzeby ludzi. Potrafisz oceniać ludzi, moim zdaniem. Bo jestem wbrew pozorom? Jestem bardzo empatyczna, ja jestem zajebiście wrażliwą osobą. A to ja bym powiedział od razu, że jesteś empatyczna. Nawet to, co ty mówisz, jaka jesteś obrzydliwie romantyczna w związkach, jaka chcesz być traktowana w związkach, no to pokazuje jednak, że ty jesteś bardzo delikatna. Zgadza I to, się. że mówisz o sobie w o osobie o sobie, o sobie trzeciej, to tylko i wyłącznie jest ubieranie zbroi. Oczywiście, Bo łatwiej że tak. ci jest powiedzieć, że no Lipińska coś tam zrobiła, bo na nią możecie pluć, ale mnie zostawcie w spokoju. Tak, tak, jest Blanka jest Blania, no, chociaż dzięki trzem e, ostatnie, przez ostatnie trzy lata chodzę na terapię, to dzięki mm -hmm. e, temu byłam w stanie je połączyć, więc tak naprawdę jest mnie teraz jedna, aczkolwiek tak, no, ludzie dostają jakąś pewną wersję mnie, e, w zależności od tego, jak blisko są. Mhm, mm ale... Chodzisz teraz już na taką właściwą terapię, bo wiem, że wcześniej miałeś przewodniczkę duchową, na pewno. I cały czas jest ta sama osoba. Okej, okay, a kto to jest przewodnik duchowy? Wiesz co, bardziej chodzi tutaj o to, że to nie jest taka konwencjonalna terapia, której uczą cię na studiach, jak chcesz zostać psychologiem, mhm. tylko to jest osoba, która w swoim życiu bardzo dużo przeszła, a potem zaczęła bardzo dużo się uczyć, jak pomagać ludziom. Mhm. Jak. Pomagać ludziom, którzy borykają się z takimi czy innymi problemami, z takimi, które ją dotykały, albo z takimi, które dotykają ludzkość. I dzięki mnie, na przykład, kiedy ja zaczęłam chodzić do mojej agaty, to poprosiłam ją, żeby została hipnotyzerem, mm. bo było mi łatwiej pracować w hipnozie, ze względu na to, że ja jestem hipnotyzerem. Gata skończyła jedną szkołę hipnozy, po czym stwierdziła, że to jest świetne, i skończyła chyba wszystkie, które są dostępne na rynku. Okej, okay. a wracasz tam też do dzieciństwa, czy raczej to są rzeczy, które, na których bazujesz już Och, jednak tak. Dzisiejszy? Wiesz, no to jest bardzo ciekawe, że dla ludzi to trochę brzmi jak Harry Potter, dlatego ja bardzo nie lubię o tym mówić, bo to jest temat rzeka i żeby komuś wytłumaczyć w ogóle, na czym polega hipnoza yy, i praca z podświadomością, mm -hmm. to żeby nie wyjść na kompletnego wariata. Yy, to zajęłoby nam to godziny, natomiast najwcześniej cofnęłam się do trzeciego miesiąca swojego życia płodowego, żeby coś naprawić. I faktycznie dlatego dla mnie konwencjonalna terapia, kiedy ja jestem hipnotyzerem i zdaję sobie sprawę z tego, jak działa ludzki mózg, jak działa świadomość, jak działa mm -hmm. podświadomość, dla mnie zwykła terapia mm, nie byłaby kompletna. Ponieważ w zwykłej terapii, jeżeli nie stosujesz hipnozy, to nie jesteś w stanie dogrzebać się do rzeczy, które są bardzo głęboko bardzo często. A dlaczego poszłaś na terapię? Tutaj próbuję być dyplomatyczna, mm -hmm. a to nie jest w ogóle y, m, moja cecha, mm -hmm. dyplomacja. To jest cecha mojego brata. Y, I teraz. Genialny matematyk jest dyplomatą? Tak. Uch. Ale to jest, wiesz. Y, to wszystko jest dziwna kalkulacja mm. u niego. E... Bądź sobą. Nie, bo musiałabym <grym> powiedzieć, że poszłam na terapię przez barona, <grym> natomiast tak, tak to naprawdę. Zostawmy. Nie, 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 nie <grym> zostawimy tego tak. Bo chciałabym powiedzieć, że poszłam po tych trzech latach terapii. Mogę powiedzieć, że poszłam dzięki Alkowi <grym> i jestem mu bardzo za to wdzięczna, że byłam w takim momencie swojego życia, że poszłam do Agaty. I jestem bardzo za to wdzięczna, że, że nadal tam jestem i że nadal mogę z nią pracować. Bo dzięki temu w moim życiu wydarzyło się w moim życiu i w życiu moich bliskich wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Jumisu. A jakie rzeczy zmieniłaś, bądź zniwelowałaś w swoim życiu po terapii? Albo w trakcie terapii. Hmm. Na przykład poczucie bycia niewystarczającą. O czym nie miałam zielonego pojęcia, na przykład. Mm -hmm. Ale ty czułaś się niewystarczająca? Tak, okazało się, że tak, że to poczucie niewystarczalności y, powoduje, że, zwłaszcza w relacjach damsko-męskich, mm -hmm. y, popełniam błędy. I gdyby nie to, to prawdopodobieństwo, że nie byłabym w stanie teraz stworzyć tak wspaniałej, spokojnej relacji, jest bardzo duże, bo każdą swoją relację poprzednią po prostu rozwaliłam. W jaki sposób rozwalałaś? A to bardzo różnie. Mhm. To bardzo różnie. Natomiast był na to pewien schemat, czyli coś mi bardzo brakowało akceptacji, wiesz? I albo było coś tak, jak ja chciałam, tak jak sobie to wymyśliłam, a jak wszyscy dobrze wiemy, po napisaniu 1500 stron, można by rzec, że ja mam dużo wyobraźni. Więc jestem mhm. w stanie sobie każdą sytuację wyobrazić co najmniej na 50 sposobów. Wybieram sobie jeden sposób, który mi najbardziej pasuje. I wtedy co się dzieje? Wtedy rosną ci oczekiwania. Mhm. Tylko, że ta druga osoba. Jest w swoim świecie, a nie w twoim. I ona nie siedzi w twojej głowie i w twoich wyobrażeniach. I tobie się wydaje na przykład, że ona się nie stara. A dlaczego? Bo ona nie robi tego tak, jak ty chcesz. A ona się stara tak, jak umie. A ty nie umiesz tego docenić, bo się nie stara tak, jak ty chcesz. To zmieniałaś się w życiu wiele razy, jak sobie spojrzysz na swoją historię i na to, jak opowiadasz o tych związkach i patrzysz na swoje życie. To było wiele różnych twoich osobowości w tobie? Nie. Nie. Byłam, ja byłam cały czas konstans, tak samo nie nadająca się do związku, a wychodząca z założenia, że jestem idealnym partnerem. Mm -hmm. A dlaczego nie nadawałaś się do związku? No bo pewnie dogrzebywałaś się tego, dlaczego nie nadawałaś się do związku. No i właśnie tutaj wracamy z powrotem do tego poczucia bycia niewystarczającą. No a to gdzie się to urodziło? Nie no, przecież, no bo Gdzie urodziło się to, że jesteś niewystarczająca? Bo z tego, co mówisz, dom miałaś fajny. Mm -hmm. Nawet ta historia, że kiedy zamykaliście oczy z bratem, tata was karmił, żebyście rozróżniali smaki. Ta historia o tym, że mama nie jadła mięsa po to, żeby było dla was. Tam było bardzo I dużo I dalej nie je ja wyobrażasz tak, sobie, tak, tak, że tak że się przyzwyczaiła. Tak, Ale to pokazuje, że tam było bardzo dużo miłości. To gdzie urodziło się to, że pierwszy raz w swoim życiu poczułaś się niewystarczająca? E to w ogóle nie należy do mnie. To tylko tyle mogę powiedzieć, bo nie chciałabym tego tematu poruszać, ponieważ to nie zawsze jest tak, że kotwica, którą mm -hmm. nosisz, należy do ciebie. A jaki to był dom, ten, w którym się wychowałaś, wracając tam? Jakbyś miała otworzyć teraz jego drzwi jako dorosła kobieta i spojrzeć na niego oczami dziecka, tym, mm -hmm. którym byłaś, to jaki to był dom? Najwspanialszy na świecie. A jaki miał zapach? Jedzenia. Jakiego? Kotletów mielonych. <laughs> <laughs> Kotletów mielonych? Ale to pewnie dlatego, że ja je lubię. Natomiast zawsze był zapach takiego fajnego jedzenia. Albo ciasta, mm -hmm. albo jakiś klusek, takich wiesz, podsmażanych na jakieś słoninie, coś takiego, nie? Mm -hmm. I mówiłaś też, że w tym domu zawsze szanowano pieniądze i też ty je przez to szanujesz. No tak, bo wiesz, myśmy ich nie mieli po prostu, mm -hmm. więc jakby siło rzeczy wydaje mi się, że ludzie, którzy nie mają pieniędzy, to je szanują. No tak, ale to wtedy, kiedy ty je zaczynasz mieć, czasami powoduje to, że wydajesz na lewo i na prawo, bo chcesz się tym nasycić. Nigdy tego nie miałaś? Ja na całe swoje szczęście parę lat temu byłam związana z mężczyzną, który był bardzo bogatym człowiekiem. Mhm. I wtedy, kiedy wydawała mnie swoje pieniądze, to mi trochę palemka odbiła. I ja uważam, dlatego, moim ulubionym powiedzeniem jest, że niczego nie żałuję, bo wszystko dzieje się po mm -hmm. coś. Ja uważam, że miałam to przeżyć dwa lata przed wydaniem książki, przed przyjściem tego sukcesu, właśnie po to, że jak już przyjdą te moje pieniądze, mm -hmm. to żeby mnie nie odbiło. Co to znaczy, że polemka cię odbiła? No wiesz, jeżeli masz mężczyznę, który daje ci wszystko, mm -hmm. no na początku jest to dziwne że ci daje, ale w pewnym momencie się przyzwyczajasz do tego, że dostajesz, a mhm. potem chcesz jeszcze więcej. A że on był kochany. Mhm. Znaczy to nie było, wiesz, to absolutnie nie była sytuacja, w której ja tylko brałam, no bo ja stworzyłam mu dom. Aczkolwiek jak patrzę na siebie z perspektywy czasu yy, i na to, jak chciałam następną parę butów od Isabel Marant albo coś takiego, to sobie myślę, na chuj ci te buty? Wiesz, teraz na przykład nie mam takich zachcianek. Jakby moje ego w tej kwestii zostało ukochane i dzięki temu ja byłam w stanie po pierwsze docenić te pieniądze, po drugie też wiesz, ciężko się leci z bardzo wysokiego konia. I jak myśmy się rozstali i ja wróciłam do normalnego życia, to to było trudne. I wtedy dopiero zobaczyłam jak bardzo zmieniło się moje postrzeganie pieniędzy. No to jak się zmieniło, bo to jest bardzo ciekawe. No wyobraź sobie na przykład, że nie płacisz za jedzenie w knajpie. Mhm. To były czasy, zresztą co widać po 3, 6, 5, gdzie już sam szampan robił na mnie wrażenie. No i to pamiętam, jak... Yy, dlaczego akurat o tym mówię? Bo to jest taka sytuacja, którą zapamiętałam bardzo dobrze, czyli że to był moment jakiś taki yy, newralgiczny w moim mhm. życiu. Że pamiętam, myśmy się... Byliśmy ze sobą rok mhm. i ja opływałam w te wszystkie wygody i tak dalej, i tak dalej. Ochroniarz, kierowca, gosposia, dom z basenem i tak dalej, i tak dalej. Karta na no limit, w ogóle. Uf, wszystko. Czekaj, Ile masz lat ten mniej więcej? Do no to było, czekaj, 5 lat temu wydałam książkę, mhm. czyli to było 7 lat temu. Okay. To był 2016 rok. Mhm. E, no i. No i nagle wracam do tego swojego życia, do tego swojego już. Mm -hmm. Prawdziwego. Prawdziwego. Znaczy tam to też było prawdziwe, bo wiesz, ja byłam potwornie zakochana w tym człowieku, okay. ale niestety y, on miał ogromny problem z alkoholem. Takim naprawdę bardzo poważny. I to nie do wyleczenia. Przez to zostałam mm -hmm. hipotezerem, bo myślałam, że go wyleczę, ale się nie udało. No i jak już wróciłam do tego swojego życia, to pamiętam, poszłam do bardzo popularnej wśród celebrytów restauracji White Merlin w Sopocie. I tam było, była promocja na Moeta Isa I on kosztował za butelkę 210 złotych. Chyba nie pamiętam. Teraz mogę, mogę mm -hmm. trochę kłamać. I pamiętam, że złapałam się. Pierwsza moja myśl była, Boże, przecież jak za darmo. Rozumiesz? Mm -hmm. I, a kolejna myśl była, Blaniu, to jest 210 złotych. To są zakupy dla ciebie na dwa tygodnie, wtedy jeszcze inflacja tak nie szalała, nie? Mm -hmm. A ty stwierdzasz, że to jak za darmo i że bierzmy, nie? No. To wtedy jest taki spadek z hukiem. No, zmieniać się perspektywa, to mocno dostajesz. Ale też fajne jest to, już z tej historii da się wyciągnąć, że widziałaś taką nadzieję na to, że możesz kogoś naprawić. To też miałeś zawsze, no bo jednak powiedziałaś, że czarnowictwo mm. masz po mamie. Mm. A ja to się trochę wyklucza. Nie, nie, to czarnowictwo po mamie, słuchaj, to jest to, że na przykład dzwonię do Pawła. Paweł nie odbiera. Odczekam chwilę. Dzwonię znowu. A tu jest na przykład, abonent ma wyłączony telefon. A ja już widzę, że on miał wypadek samochodowy, nie żyje. Już <noise> trzeba zacząć <noise> dzwonić po szpitalach. To to jest to czarnowictwo po mamie. Natomiast ja taki proces naprawczy, Miałam zawsze i dopiero na terapii nie mogę powiedzieć, że się tego pozbyłam. Mm. Pozbywam się tego, że chciałabym bardzo ludziom pomagać i za nich przejść pewną drogę i zrobić za nich pewną pracę. A tak się nie da. A próbowałeś zdefiniować, dlaczego tak robisz? Ale rzeczywiście, mm -hmm. oczywiście, że tak. Bo to znowu moje poczucie bycia niewystarczająco było. Czyli to jest takie, że chciałaś być. Zawsze ważna dla kogoś. Taka, I potrzebna. Tak. Żeby nie przyszło temu komuś do głowy, mnie zostawić. A paradoks polega na tym, że wszystkich swoich facetów ja zostawiałam. Ale to też jest za często mechanizm obronny, że zostawiasz ludzi, bo boisz się, że oni cię zostawią. Dokładnie. Dlatego mówię, że działam według pewnego schematu w tych wszystkich związkach. I myślę, że gdyby nie sytuacje, które działy się między mną a baronem, które spowodowały, że ja już po prostu nie wytrzymałam i poszłam na terapię. Mhm to nigdy w życiu nie udałoby mi się stworzyć tak wspaniałej, cudownej relacji, jaką mam z Pawłem. Bo to by po prostu było nie, niewykonalne. Czasami musimy spojrzeć sobie głęboko w oczy, pomimo tego, że potrzebujemy do tego bardzo, bardzo dużej odwagi. No bo czasami jednak sami widzimy, że nikt nas nie niszczy tak bardzo jak my sami. A ty, korespondując do tego, że twoja mama do dzisiaj nie za bardzo je mięso, i to już z tego przyzwyczajenia, bo się przyzwyczaiła? Ty masz jakieś przyzwyczajenia z dzieciństwa, które widzisz, jak coś robisz jako dorosła kobieta? O kurde, ja mam strasznie dużo kotwic gastronomicznych, wiesz? Yy, na przykład, jak czuję smak miodu, mhm. to muszę wypić gorące mleko. I powiem Ci tak, hipnoza w ogóle to tłumaczy bardzo mhm. fajnie te wszystkie kotwice. I tak jak na przykład, na pewno masz yy, takie właśnie smaki, które ci się ze sobą mhm. łączą zawsze. I tak też jest jakby z psychologicznego punktu widzenia z twoimi emocjami i w ogóle z całym tobą. Więc skoro jesteś w stanie pielęgnować w sobie przez prawie 40 lat, tak jak ja, kotwicę związaną z kanapką z miodem i ciepłym mlekiem do tego, tak samo jesteś w stanie wszystkie te badziewia, które ci krążą po głowie, niestety również pielęgnować, które dostałeś albo z mlekiem matki, albo z genami od swoich mm -hmm. przodków, albo po prostu w procesie twoim życiowym. A lubiłaś czas szkoły? Której? Jednej i drugiej. Podstawówkę uwielbiałam. Byłam królową swojej podstawówki. Co to znaczy być królową? I jak rządzi królowa? Rządziłam krótko. Wyrzucili mnie, bo byłam e, przewodniczącą szkoły. Mhm. Ale niestety napadł mnie swego czasu na korytarzu Rafał Szczepański. A ja już wtedy trenowałam sztuki walki, więc rzuciłam nim przez korytarz i akurat nie fartownie rzedł pan dyrektor. Ale zostałam zaatakowana, ja się tylko broniłam. Wezwano mamę na dywanik, mhm. powiedziano, że chcą mnie usunąć ze szkoły, a moja mama, dżudoczka, mhm. powiedziała, że. Ja się oczywiście od razu wysprzęgliłam, jak wróciłam do domu, mhm. wiadomo, no. Już nie ma sensu. nigdy nie wychodziłam z założenia, że jest sens kłamać. Nie? Jak już się coś mhm. wydarzyło, jak się mleko rozlało, no to już trzeba niestety na klatę wziąć. Nie? Mhm. No i powiedziałam mamie o wszystkim i mama poszła bronić mnie jak lwica, jak zawsze. I powiedziała, że chłopiec napadł dziewczynkę, a to, że ona się obroniła że umiała się obronić, to należy się tylko cieszyć. No ale niestety dostałam tam chyba jakoś nagane, więc już nie mogłam być przewodniczącą szkoły, ale byłam bardzo popularna w podstawówce. Z Bo za tym miałam jako jedyna na imię Blanka, nie? Mm -hmm. W całych Ale... puławach chyba, więc. No dobra, a z czym była związana ta popularność? No jak, jak to z czym byłam, taką królową pszczół? Czyli byłaś za dymiarą. A skąd ten wniosek? No i jak bardzo dymiłaś? Nie, nie bardzo, wiesz, bo ja. No nie, no faktycznie rzuciłam kolegę, Ale olet. ja broniłam y, się, ale kiedyś też, i to też Rafa Szczepańskiego, bo to wiesz, wyobraź sobie teraz nie, to tak jak na amerykańskich hmm. filmach on, prześliczny blondynek z kręconymi włosami. Piłkarz, sportowiec, wiesz? No. Rozumiesz. No, teraz I widzę ja. ten korytarz dopiero. No. Bardzo się cieszę. Widzisz, jak ja potrafię pobudzić wyobraźnię? No i on był strasznie niedobry. Naprawdę, on był takim, no jak to w amerykańskich filmach, zawsze masz takiego bad boja, No i masz zawsze taką chłopczycę. Mhm. No bo ja nie byłam tym typem takim, wiesz, z różową torebunią i pieskiem w mhm. drugiej ręce. Nie, 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 nie. Ja chodziłam w szerokich spodniach, jeździłam na rolkach i tak dalej. Ale bardzo nie lubiłam od zawsze, jak się krzywdzi kobiety. Mhm. A że y, trenowałam sztuki walki, no to a te dziewczynki jednak nie, one nie wiem uczyły się gry na pianinie, baletu, jakieś takie rzeczy. Mhm. Dzięki temu ładnie chodzą, na przykład, a ja nie. Mhm. Mm, to jak Rafał Szczepański kiedyś y, dziubał Maję Malinowską, moją przyjaciółkę szpilką y, na y, lekcji, to potem mu założyłam mataleo, ale nie puściłam w czas i stracił przytomność. Drugi kolega yy, na lekcji techniki bardzo dokuczał, też tej Maji Malinowskiej, ona była taka, ona była taka cudowna, bo ona była taka eteryczna i tak dalej. To wbiłam mu nożyczki w rękę, ale okazało się, że chłopak ma astmę, więc dostała ataku. <grym, <grym, no, ja <grym>, rodzice mieli ze mną naprawdę przekichane w podstawówce. A później było trochę lepiej? Nie, no później wiesz, no już jakby rozmawiamy teraz o czasach, kiedy ja byłam dzieckiem, tak wiesz, mm -hmm. 10 Przypomnę lat. Przypomnę ci, że nadal mówisz, że czujesz się na 16. Ale to już liceum. Mm -hmm. W liceum jakby skumałam, że istnieje coś takiego jak odpowiedzialność. I że jak zrobisz człowiekowi krzywdę, to za to odpowiesz. Mm -hmm. Więc stroniłam od przemocy. Ja jestem generalnie pacyfistką. <laughs> no dobrze, a stroniłaś od przemocy, a co się działo? Jakiej muzyki słuchałaś? Chodziłaś na koncerty? Rammsteina. <laughs> Duchast, chodziłeś na tak chodzi koncerty? Tak te koncerty? Wiesz, to na jedynym koncercie na jakim byłam, to był, to było, nie będziesz na milion procent. L.O. 27. No jasne, że znam. Naprawdę? No. Bo ja się tak strasznie kochałam w wokaliście. miał takie... Kuba. E, tak. Jest zakonem zło. No ale wiemy no, kto, no. Tak, tak, tak. To był bo do domu, wiesz, umówmy się, w Puławach nie było za wielu koncertów. Mhm. Były oczywiście jazzowe koncerty latem, no bo tam z tego słynęły Puławy swego czasu, nie wiem, czy dalej są te koncerty jazzowe letnie. W domu chemika. Natomiast y, ja Jezu nie lubiłam, nie lubię. Mm. Podobno do jazzu trzeba dorosnąć. No to jeszcze nie to 16 i... lat to za wcześnie, nie? Dokładnie. Sprawdzam e... teraz, jakiego wokalista się nazywa. LO27. No dobra, ale muzyka, e... koncert. I to był no koncert. i to był jedyny koncert, na jakim byłam, dlatego że y, tylko LO27 przyjechało do Puław. I, i pamiętam, że. Byłam na tym koncercie, byłam taka podjarana, podekscytowana, no? no. nic dziwnego, ogólnie wtedy to były takie czasy, że oni chyba wtedy roznosili, teraz sprawdzą sobie, jak nazywał się ten pan, Kuba Molenda. Molenda, tak, no tak. On dalej chyba coś tam sobie z muzyką ma do czynienia. Pewnie tak, no. Szkoda byłoby stracić taki potencjał, tak. ale... Tak. Ale Strasznie jednak... byłam też w Bartku w Ronie z Just Five zakochana, wiesz, kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie, mój Boże. Miałam jego plakat nad łóżkiem. To jako byłaś, jako byłaś, jaką była się kolica listka? No bo jednak, okej, okay, mówisz, że już nie biłaś nikogo. Duży progres. Byłaś na jednym koncercie. Ale przesady, życiu. to jakby przez 16 lat. A przepraszam, jeszcze w przedszkolu yy, też miałam epizody. Ale wiesz, co jest w ogóle najciekawsze? I to mógłbyś zapytać mojej mamy, ona ci to mm -hmm. potwierdzi. Ja nigdy nie biłam się, bo byłam agresywna. Ja zawsze broniłam jakiejś innej dziewczynki. Za każdym razem. Mm -hmm. No dobrze, no ale jaką byłaś jako licealistka? Jako licealistka miałam czarne, długie włosy. Mm -hmm. Słuchałam tego Rammsteina, szukałam bardzo siebie, byłam strasznie zbuntowana w środku w sobie. Chciałam uciekać z domu, nikt mnie nie rozumiał. Mm -hmm. Przeżywałam swoją pierwszą miłość, zresztą bardzo nieudaną. To jest ten chłopak, którym się bawiłaś? Tak, który był w szkole Orlond w Dęblinie. Ależ wtedy to dałam dupy po całości. Wtedy się przekonałam, jak bardzo love hurts. No. Bo to było tak, że ty się nim bawiłaś, on powiedział dziękuję, a ty się dopiero wtedy zakochałaś. Tak. I jak cierpiałaś? Long story short, latami. 8 lat. To Tak! Wie. Ale wiesz, co jest najlepsze? Cierpiałam, bo miałam. jakby Po pierwsze, miałam obraz zbudowany tego człowieka w mhm. swojej głowie, który zresztą potem po tych 8 latach okazał się kompletnie nieprawdziwy. E, a po drugie. Bardziej chyba przeżywam porażkę. Że ktoś już cię nie chce. Tak, dokładnie. No to to się od razu akurat tak kojarzyło. No bo co, bawiłaś się gościem, potem zobaczyłaś, że jednak zabawka, że to, się, ty się znudziłaś że... zabawce, a nie zabawka tobie. Przypominam ci, że miałam wtedy 16 lat. Na wnioski trzeba było chwilę poczekać. Ale 8 lat to trwało, więc jednak miałaś trochę czasu, żeby się nad tym zagłębić. Wiesz, no nie po... nie, nie, ja nie siedziałam w koncie i nie płakałam przez te 8 lat, prawda? Ty Ale to... początkowo wydaje mi się, że się mogłaś płakać. Och, strasznie płakam. Boże, ten chłop ma listów ode mnie podejrzewam. Piotrek, pozdrawiam cię serdecznie. Będzie można to kiedyś sprzedać. Ja nie, bo to, to było naprawdę... Co, <laughs> zielki, ty bardziej kompromitujące. żenady na plecach. Nie no, to, desperacja to jest, słuchaj, eufemizm. <laughs> Wstydzę się teraz. Jak wychowywali twoje rodzice? Byli do siebie podobni, różni? Nie no, gdzie w ogóle? Tata był... Zawsze tym, do kogo się uciekało, albo do kogo się szło po pieniądze na spodnie. Jak mama powiedziała, masz cztery pary spodni, wystarczy. Ci. Mhm. To wtedy szło się do taty, bo wiadomo, że ja byłam taką córeczką tatusia i. No i zawsze mu miękło serce w mhm. stosunku do mnie. E... Mama była. Jest, no może cały czas, mhm. no tylko teraz już nas nie wychowują, ale e... mama raczej lubiła takie krótkie, treściwe. I mocne rozwiązania mhm. w kwestiach na przykład kar, a tata, ostatnio zresztą o tym gadaliśmy z moim tatą, a tata stosował przemoc psychiczną, bo uwaga, tata nas brał na rozmowę. Człowieku, ta rozmowa trwała. Tato, tak strasznie Cię kocham. Ta rozmowa, słaj trwała. Cztery godziny. <noise> Zwieku... A to była rozmowa czy monolog? Nie, to był monolog. Zaczynał się od tańca godowego waleni. Ty po godzinie już miałeś tak sprany mózg, że ty nie wiedziałeś w ogóle o czym jest ta rozmowa, ale już byś... wolałbyś dostać w dupę, tak? Porządnie? niż przy trzeciej godzinie już naprawdę, gdyby można było wcisnąć guzik i powiedzieć, poddaję się, każe dobrowolnie, to z bratem byśmy wciskali już po półtorej, nie? I tata miał ten wywód taki, i ostatnio nawet o tym gadaliśmy, i ja powiedziałam, tato, to było świetne! Bo ja się po pierwsze, tylu rzeczy dowiedziałam, mhm. naprawdę, różnych przeróżnych, a po drugie, pokazałeś, że nie trzeba używać przemocy, żeby dziecko naprawdę nie chciało broić, żeby się nie bało kary, a karo było co? Rozmowa. Słuchanie monologu. To jak ma kama, kaza, karała mama? Mama? Mm -hmm. Mama dawała nam w dupę. Super! <grytanie> Podaję krótko. <grytanie> <grytanie> Tata kiedyś, pamiętam, e, wpadł, bo się tłukliśmy z bratem, wiadomo, mm -hmm. emerytarz starszego, E, no, biliśmy się regularnie bardzo, no, jak to rodzeństwo, no wydaje mi się, nie wiem, mm. że to jest absolutnie normalne. Mm, nawet się nie zamierzam z tego tłumaczyć, po prostu się tłukliśmy. I tata wpadł, pamiętam, i tak nie wiedział, co za bardzo zrobić, no bo on był od tych monologów, nie? A mama go pewnie wysłała. I ojciec wpadł, słuchaj, zdjął ze stopy klapek Kuboty. No. To sobie teraz wyobraź, zdropionowy klapek. I tam, wiesz, dostaliśmy w dupę tym klapkiem. I my, oczywiście, au, 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 au. Tata wyszedł, za mną drzwi. My się roześmialiśmy, ojciec sam się mówi, że roześmiał, bo słyszy, jak my się z niego śmiejemy. Mama tylko na niego popatrzyła, wiesz, na zasadzie, pff, loser, nie? <śp <śpiew> 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 Także, nie, ja naprawdę, ja rozumiem, że w XXI wieku to jest bardzo niepopularne, bardzo niepoprawne mówienie, że jakby, jako dziecko miałam wymierzane kary cielesne, tak mhm. zwane. Ale tak faktycznie było. Czy moi rodzice umieli inaczej? Myślę, że to trochę była też wina czasów. Mhm. Ale ja nie mam żadnych deficytów z tego powodu, chciałabym powiedzieć. Bardzo ładna przedmowa, żeby, znaczy tak, żeby nikt się po prostu nie przyczepił do tego. Ale powiedziałeś, że przez brata miałaś trochę przerost ambicji i potrzebę udowodnienia całemu światu, że nie jesteś gorsza. Długo próbowałaś? Tak, skończyłam jakieś dwa lata temu. Czyli to brat. Zgadza się. Jeżeli ktoś chce winić kogoś za mój sukces, mm -hmm. to można Jakubowi Lipińskiemu przywieźć pionę. A kiedy przestaliście się bić i się zaprzyjaźniliście? Bić to się przestaliśmy. Znaczy no, tak wiesz, bić to, się... bić to się przestaliśmy, jak już byliśmy nastolatkami, bo to już. chociaż potrafiliśmy sobie dać dalej po razie. Mm -hmm. I w ogóle mój brat nie miał wiesz skrupułów, nie? Że <laughs> odwinął się dziewczynie. No ale to siostra, to co innego. Umówmy mm -hmm. się. E... Jak wyjechał Kuba na studia, i wtedy pierwszy raz dowiedziałam się, co to znaczy tęsknota. Bo zabrano mi kogoś, kto był ze mną przez 18 lat mojego życia. Ciągle, mm -hmm. zawsze, bo to ja się urodziłam jako druga. I Kuba zawsze było obok mnie. Czy byliśmy w przedszkolu, chodziliśmy do tej samej podstawówki. Okej, okay, do liceum, on chodził do najlepszego, ja chodziłam do jakiegokolwiek, nie? Ale yy, wracałam do domu i on był. I nagle mój brat wyjechał na drugi koniec Polski. Mm -hmm. Jezu, jak ja płakałam. Ja nie mogłam sobie z tym poradzić miesiącami. Ja nie sądziłam... Ja wtedy chyba dopiero dowiedziałam się, co to znaczy kochać. Co to znaczy tęsknić. Tak naprawdę. Mój ciekawe doświadczenie, że jeszcze to dowiadujesz się dzięki bratu. Tak. Że to nie jest z miłości damsko-męskiej, tylko to jest brat. Na ramieniu masz tatuaż twojej mamy, taty i brata? Tak, tu mam brata. Mogę ci tylko brata pokazać, bo tylko jego widać tu. Jest. Zawsze między wami było dobrze? Tak jako całość? Nie, coś ty. Nie, 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 absolutnie, bo jakby, jak byliśmy dziećmi, no to było różnie, mm -hmm. wiadomo, no bo to dzieci. Różnica płci i tak dalej. Różnica charakterów totalna, kompletna. Mm -hmm. e, potem na studiach było tak właśnie bardzo spoko, to też ta tęsknota nasza wzajemna, podejrzewam, okay. chociaż mój brat się nigdy nie przyzna, że za mną tęsknił, ale myślę, że trochę tęsknił jednak. Chociaż miał więcej rzeczy do roboty i, i ciekawsze, niż e, tęsknić za młodszą siostrą. E, wiadomo, na pierwszym roku studiów to się robi, znaczy ja nie wiem, bo ja nie byłam na studiach, ale, mm -hmm. ale o, myślę, że wszyscy robią to samo. Jak psy zerwane ze smyczy idą ogniem piekielnym. I potem nagle, jak zaczęliśmy być dorośli, w takim ogólnym rozumieniu tego słowa, czyli y, on zaczął mieć swoje życie, ja zaczęłam mieć swoje życie, jakieś tam biznesowe, powiedzmy, mm -hmm. tak? Każdy z nas zaczął coś robić zawodowo. To się rozjechaliśmy w pewnym momencie bardzo. Bardzo się rozjechaliśmy. Mój brat jest bardzo specyficzną osobą. Y... Na szczęście ty nie. A ja jestem specyficzna w zupełnie <laughs> drugą stronę i też mhm. dzięki terapii ja zrozumiałam, wiesz, ja jestem taka bardzo on your face. Mhm. Ja, jeżeli kogoś kocham, to popatrzę na niego i powiem: Kocham cię. A mój brat taki nie jest. I ja całe życie myślałam, że on mnie nie kocha. I dopiero na terapii. M, moja terapeutka uświadomiła mi, że mój brat może mi nie powie: Kocham cię. Mhm. Ale mój brat, jako geniusz matematyczny, jako specjalista od finansów. Zrobił w trakcie ostatnich moich pięciu lat bardzo dużo dobrych rzeczy dla mojej firmy, na przykład. Mm -hmm. I to jest jego kocham cię. To, że on się głowił, jak to rozwiązać i tak dalej, jak to poprowadzić, żeby było dobrze, że on się takimi rzeczami interesuje, to jest kocham cię Kuby. Moim kocham cię jest to, że załaduję go prezentami, rzucę mu się na szyję, będę go całować i powiem mu, kocham cię. A on będzie stał jak słupek i mm -hmm. pomyśli sobie, mój Boże, co tu się w ogóle dzieje, nie? Ale on wtedy, on potrafi. Powiedzieć, kocham cię matematyką, no cyferkami. A z rodzicami miałaś takie momenty pustych przebiegów, przerwy? Nie. Nie, nie, nie. Ja jestem, ja jestem, bardzo blisko rodziców i nie wyobrażam sobie, żeby to się zmieniło. Jak już zaczepiłem o tatuaże, to na plecach masz czaszki, ćmy, pająki i sowe. To kim jesteś z tego kwartetu najbardziej? Nie, tam jest jeszcze ruletka, tam są różne rzeczy, mm. tribal ukryty. To kim najbardziej? Tribalem Tych czy kulecem? <laughs> starym, obrzydliwym tribalem na pół pleców. No, on jest wyjątkowy, wyjątkowo charakterna postać. Ale na plecach miałeś mieć Matkę Boską. Tak, miałam mieć Matkę Boską, ale mój y, tatuator ukochany, mm -hmm. Pyrson, jest osobą bardzo z prawej strony. Uh -huh. I powiedział, że nie. No tak. Ale kościół był w waszym domu, bo zastanawiał mnie wybór. Kościół czy... był w naszym domu. Bardzo szybko przestał w nim być dla nas, w sensie dla mnie i dla brata, mm -hmm. bo dopóki z rodzicami chodziło się na mszę, w mm -hmm. niedzielę na 11, no to się chodziło, a potem jak już rodzice wysyłali nas samych, to ja na przykład chodziłam palić papierosy, sobieskie, czerwone, a mój brat to Bóg jeden, raczej wiedzieć co robił. A szybko zaczęłaś palić? 16 lat miałam. Czyli Rammstein, papierosy. A nie, no to wiesz, no bez przesady, no nie paliłam. Ja to raczej popalałam całe życie, bo jak, nawet jak paliłam papierosy, a ja paliłam... Ale mama pali też. Tak, oh, mama niestety jara jak smok. No właśnie, mama pali. Pamiętam, że ta, ta stała, na tym, stała na, tym, na tym i tylko było widać ten żarzący się papieros. Tak, i że czekała stała na, na wieździe, jak czekała, no. Tak, i nie mogliście się spóźnić. A co jeszcze się działo przed tym twoim wyjazdem do, do Warszawy? Bo to też jest bardzo ciekawy akurat wyjazd. Czy ty zawsze marzyłaś o Warszawie, marzyłaś o dużej, dużych miastach? Chciałaś wyjechać z rodzinnego miasta. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam do Warszawy, to kopali pod, w centrum, kopali przejścia, te tunele pod, mm -hmm. pod centrum. I pamiętam, to był listopad, padał deszcz. My przyjechaliśmy chyba dużym fiatem. I ja wysiadłam z tego samochodu, tak się rozejrzałam i mówię: Boże, jak tu pięknie. A mój tata patrzy na mnie Dziecko, przecież tu jest brzydko, szaro. I ja mówię: Tato, tu jest tak pięknie, ja tu będę mieszkać. Ja uwielbiam, by to nowe dżungle, wiesz? Ja się mm. zakochałam tak w Nowym Jorku. W Nowym Jorku byłam raz i usłyszałam, że z Nowym Jorkiem to jest tak, że albo go kochasz, albo go nienawidzisz, jakby nie pozostajesz obojętny wobec mm. tego miasta. I ja byłam dokładnie rok temu na premierze swojego trzeciego mm. filmu, właśnie w Nowym Jorku, i zakochałam się bez pamięci. Po prostu wszystko tam jest super. Wszystko. Ale to było tak, że żyłaś tym, że się wyprowadzisz? Mm. Nie, 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 to, było tak spontaniczne, to była tak spontaniczna decyzja, do tego stopnia, że moja mama prawie dostała udaru mózgu, jak się o tym dowiedziała, bo to była decyzja z dnia na dzień. Ja pracowałam wtedy w hotelu y, Król Kazimierz, w Kazimierzu mhm. Dolnym, w Spa, natomiast już byłam zakochana w hotelarstwie, bo ja tam pracowałam jako kosmetyczka, mhm. bo pamiętajmy, że ja skończyłam studium kosmetologiczne, tak? No więc ja byłam kosmetyczką i wizarzystką. I w trakcie szkolenia y, do pracy w Król Kazimierzu. Prezesi zobaczyli, że ja mam bardzo duże zdolności sprzedażowe. Bo szkolono również obsługę spa z tego, jak sprzedawać. A mnie to bardzo bawiło. No więc ja byłam w tym coraz lepsza, coraz lepsza, coraz lepsza, miałam coraz lepsze wyniki. I w momencie, kiedy właściciele sprzedawali hotel Król Kazimierz i wracali do Warszawy, oni mieli tutaj jeszcze inne hotele mm -hmm. w Warszawie, zaproponowano mi z bomby zupełnie pracę w Warszawie w dziale sprzedaży mm -hmm. jako menadżer z wizytówką mm. i z telefonem służbowym Prawdziwy pan. Kochany, to było 14 lat temu, to było wow. Ale czas leci. No. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Naprawdę czas leci. A jeszcze też przed tym był ten twój pierwszy narzeczony. Tak. Wspaniały zresztą. Bardzo ciekawe. Straszny sadysta nie tylko w łóżku. Dlatego długo nie mogłam odejść, bo byłam za młoda i za głupia. To prawda. W czym przejawiała się głupota? No, w tym, że w tym momencie to bym zabrała wszystkie rzeczy trzasnęła drzwiami i wyszła. A w czym przejawiał się jego sadyzm? Fizycznie? Mhm. Naprawdę muszę ci opowiadać, jak mężczyzna może znęcać się fizycznie nad kobietą? Mm. Nie, no ale zastanawiałam mnie po prostu, czy to był taki sadyzm ala tata i opowiadanie Nie, i nie, no wiesz, bo, bo, słuchaj, poczekaj, poczekaj, nie róbmy z mojego taty potwora, nie? nie wrzucajmy go do jednego worka z takimi ludźmi. To był żart, metafora przenośnia. Ja, ja to roz, ja tak najbardziej rozumiem, tylko wiesz, że też można być sadystą i ktoś, takiej, ma, taką młodą dziewczynę, można też zajechać psychicznie. A to tak, no to jak najbardziej, to była i jedna i druga, i jeden i drugi rodzaj przemocy, natomiast y, bardziej mi utkwiło w głowie ta przemoc fizyczna niż mhm. ta psychiczna. Groził, że skrzywdzi twoją rodzinę. Tak. To różne rzeczy mówił. To kim on był, że mógł takie rzeczy robić. Każdy człowiek może. To kwestia jest tylko twojej moralności, tak mi się wydaje. No nie do końca. No, bo jednak nie każdy ma takie możliwości, żeby cokolwiek komuś zrobić. Twoja mama i twój tata pewnie też nie byli z pierwszej łapanki. Słuchaj, żeby... obejrzyj sobie, jeżeli jeszcze nie oglądałeś mm. na Apple TV właśnie Crowded Room. Tam gość jest. Szczupły. Gra go zresztą ten, co jest Spider-Manem, jak on się nazywa. Nie mam pojęcia. Ale to nie jest ten, co był teraz u Jay'a No, mm. co z są. Tak, no, tak, no, no tak, to tak, on. Tak. On jest chyba niewiele wyższy ode mnie. Mm -hmm. Chudy i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, o co chodzi, mm -hmm. nie? Nie jest to typowy bandzior. Mm -hmm. Łysy z tatuażami, wiesz, mm -hmm. i spałą. nie? nie? Więc to, to nie ma Bejc znaczenia. Monta, że znam. Słucham? Bates Motel też znam, nie wiem, czy widziałaś kiedyś, to tam jeszcze bardzo ciekawa postać zabija. Nie, no ale widzisz, no, albo ten, co ćwiartował ludzi i jeszcze pracował dla policji. Dexter Dexter, Dexter, no. Jakby wiesz, jak jesteś w taki oczywisty sposób, e, i to na tym akurat wiele razy się poślizgnęłam, e, mam takiego znajomego, który wygląda jak totalna recydywa, ale taka, a gość ratuje gołębie w parkach. Normalnie o takie w ręce bierze, jest najcudowniejszą osobą na Ziemi. No daleko nie trzeba szukać. Weźmy różala na przykład. No, róża, no różal, No przecież to jest, to jest serce na dłoni. To jest anioł, nie człowiek. Naprawdę. A jak on wygląda? Pięknie. Wo, oczywiście Zobacz, body mamy, mamy, Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Shaming, ja Zobacz jak tego. on wygląda w społecznym rozumieniu. Mamy te same tatuaże. Na przykład on ma na twarzy znak Welesa, ja mam na szyi znak Welesa i tak dalej. Jakby patrzysz na niego. Mhm. Fighter i tak dalej, i tak dalej. No, można sobie to zbudować. Społeczeństwo mhm. na pewno sobie wielokrotnie zbudowało zdanie negatywne. A to jest tak cudowna, dobra istota. To jest jeden z najlepszych ludzi, jakich poznałem w życiu. I też z prawej strony. Co ty gadasz? No, Róża u mnie powiedział, że głosował na bosaka. A to widzisz, to tego nie wiem. Musimy porozmawiać. Marcin, musimy porozmawiać. No dobrze, a Warszawa była jakimś nowym początkiem? No bo to jednak bardzo duża zmiana dla takiej młodej dziewczyny, która zaczyna też z nowe stanowisko. To jest ten czas, kiedy mówiłaś, że opłacałaś mieszkanie i zostawało ci tysiąc złotych? Jaki tysiąc? Tam mniej mi zostawało. Tyle mówiłaś. Mniej mi zostawało, no. Jaki to był taki? Jak się bawiłaś? Super! A to był też tam, gdzie miałaś ten epizod biseksualny z dziewczyną, z księtą krótką Nie, na to wcześniej. To jeszcze wcześniej? To wcześniej. Czyli to w domu rodzinnym? Nie, no nie w rodzinnym. To już to było za czasów y, tego. Mm, studium kosmetologicznego. No to miałam tam. To jest czas eksperymentów, moim zdaniem. Tak, między 19 a 21 lat. To jest ten czas, kiedy, kiedy wydaje mi się, że jest taka potrzeba. I co tam robiłaś poza tym? No tutaj napiłyście się wina, nocowało u ciebie od słowa do, do słowa i się stało. Inicjatywa Słuch. była jej. Ja się temu poddałam. Tak. No i co tam jeszcze eksperymentowałaś poza tą dziewczyną? No nic właśnie potem już, bo stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. Blanka, czy to nie jest przypadkiem ten dyplomata z twojego brata? Mm. Naprawdę nic nie eksperymentowałaś? Nie Seksualnie? Nie i bardzo właśnie. No nie, ale mogłaś poszukiwać gdzieś siebie. Zastanawiam mnie, gdzie się zbudowała ta cała twoja tożsamość. Jesteś bardzo odważna. Ale też zastanawiałam mnie, czy nie jesteś podatna na przykład na to, że ktoś mówi, ej, chodź, pójdziemy zrobić to. Pójdziemy nie. zrobić tamto. Nie, 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 nie. Wiesz, i tu właśnie bardzo dobrze, że mhm. ja miałam te swoje epizody na przykład rzucenia Rafałem Szczepańskim przez mhm. korytarz, mając tam powiedzmy 10 lat, czy tam 11. Mhm. Bo dzięki temu rodzice byli w stanie wytłumaczyć mi, czym są konsekwencje, to jest to o czym już mówiłam. Mhm. I ja zdawałam sobie sprawę po prostu z tego, że każde moje działanie niesie za sobą konsekwencje. Więc ja, dzięki temu nie zrobiłam zbyt wielu głupich rzeczy, dzięki mojej przyjaciółce Magdzie, o której zresztą wspomniałeś, mhm. która zaszła w ciąży bardzo wcześnie, kiedy miałyśmy 16 lat, zdaje się, eee, ja panicznie wręcz bałam się zajścia w ciąże. poważnie. Mhm. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. To zresztą dla odmiany rzutowało później na moje życie, bo jakby seks dla mnie był tak istotny, bo się z niego biorą dzieci, rozumiesz? Mogą się z niego wziąć no. dzieci, nieprawdopodobne. Ale najgorsze jest to, słuchaj, że ludzie o tym nie myślą, poważnie. Mhm. Nie zastanawiają się nad tym. A jeszcze wiesz, w czasach, kiedy mi przyszło dorastać, e, aborcja była legalna. Teraz już nie jest. Więc wiesz, tym, tym bardziej się teraz należy zastanawiać, z kim i po co idziesz do tego łóżka. Mm -hmm. Szybko zaklimatyzowałaś się w Warszawie? Nie. Nie, niezbyt nie szybko. Zajęło mi to jakiś czas. To była dosyć duża tułaczka. E, od miejsca do miejsca. Poza tym, umówmy się, ja nie byłam w stanie za długo siedzieć w jednym miejscu, więc ja też pracę bardzo często zmieniałam. To były hotele mhm. cały czas, ale to były różne hotele. Mhm. Z tymi hotelami przychodziły różne pieniądze, więc stać mnie było na różne mieszkania. Na mieszkania, na pokoje, mhm. by było, umówmy się. Nie stać mnie było wtedy, żeby mieszkać samej. Więc tak naprawdę ja uważam, że zaklimatyzowałam się w Warszawie. Dopiero jak do niej wróciłam po, po tym, jak mieszkałam w Trójmieście mhm. przez parę lat i wróciłam do Warszawy i pamiętam, to dopiero wtedy sobie zresztą, jak wyprowadziłam się do Trójmiasta, uświadomiłam, że Warszawa jest moim miejscem na ziemi, bo pamiętam, że mm, nie było mnie w Warszawie parę miesięcy i jechałam na KSW do Krakowa i mój pociąg przejeżdżał przez Warszawę i ja zobaczyłam Warszawę i się rozpłakałam. Bo dopiero wtedy uświadomiłam mhm. sobie, jak bardzo tęskniłam za tym miejscem, jak bardzo ono jest moje. Który miasto oczywiście jest cudowne do mieszkania, bo tam się mhm. żyje bardzo wolno, w przeciwieństwie do Warszawy. W Warszawie żyje się bardzo szybko. No to dobra, wszystko... za czym tęskniłaś, jak tak była taka tułaczka tutaj? Za wszystkim. No wiesz, ja tutaj wtedy mieszkałam już, z 7 lat, z 8? Więc miałam tutaj i znajomych, i przyjaciół, i życie, i, i nie wiem, i ulubionego kebaba, mm. w cudzysłowie, więc wiesz, jakby no za tym tęskniłam po prostu. Za, za miejscem, za, jakie, za miastem. Ale jakie to było życie? Bo tak naprawdę o tym Twoim życiu, właśnie takim dojrzewającym, powiedzmy, w tamtym okresie jest bardzo mało. A mnie zastanawiało właśnie, jak ty się cała budowałaś jako człowiek, bo też mogłaś już... Na nieudanych związkach. Bardzo dużo związków? Tak, od związku do związku. No właśnie, no to, jest, to jest ten problem, że ja nie umiałam być sama. Czyli zagłuszałaś po prostu ciszę związkami. Tak, i wiesz, i to dlatego, jak ktoś mnie pyta, czy ja dużo imprezowałam, no nie, bo ja byłam zawsze w związku, więc ja nie imprezowałam. Także od związku do związku od jednego zakochania do następnego, do kolejnej porażki, mhm. wtedy tak to postrzegałam. Teraz wiem, że to po prostu była lekcja. I tak to sobie płynęło przez te 30, prawie 5 lat, dlatego mm -hmm. że ja jestem wolna od tego dopiero od trzech, czyli dopiero od czasu, kiedy e, zaczęłam chodzić na terapię. Dlatego uważam, że naprawdę ludzie, bojąc się terapii, robią sobie krzywdę nikomu innemu. Mm -hmm. Ale to też był ten czas w Warszawie, kiedy poznałaś Dodę i powiedziałaś w jednym z wywiadów, że Doda uchroniła Cię przed wieloma błędami. No pewnie. No, jakimi błędami? Och, kiedyś znowu chłop nie? Mm -hmm. No wiadomo. E, rozstałam się z, zresztą z zawodnikiem MMA mm -hmm. i pomidor, e, Krzysztofem Kułakiem. Mm -hmm. <noise> no. i słuchaj, i będę jechać, będę jechać, w ogóle jadę do niego do, y, on mieszkał w Święte Miasto. Mm. Częstochowa. Częstochowa. On mieszkał często będę jechać. I ja pamiętam, jak ona się dowiedziała. Najpierw zadzwoniła zafundowała mi zjebę życia. A potem jak czuła, że ja i tak pojadę, to przyjechała do mnie i powiedziała: nigdzie nie jedziesz. Nigdzie nie jedziesz, bo on nie zasługuje na to. Mówi: nie poniżaj się i nie pojechałam. i dobrze zrobiłam. No, to mm. pamiętam jak dziś. A to była przyjaźń? Wiesz co, no myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że w tamtym czasie byłyśmy, byłyśmy ze sobą blisko mm -hmm. za sprawą naszej wspólnej przyjaciółki dla odmiany. Anety. Anety, dokładnie, z którą ja zaczęłam pracować w hotelu. Też fantastyczna osoba. Jak wyglądał ten czas? No bo jednak ty powiedziałaś, że przeprowadziłaś się tam, a Dor Dorota już była wielką, wielką... Tak, przecież ja płakałam do jej piosenek, ja się mm. zakochiwałam do jej piosenek, ja wiesz, cierpiałam do jej piosenek Jak ewoluowałaś jako przyjaciółka? No bo to też jakaś zmiana. No wiesz, ja się czułam niezwykle wyróżniona, że ona w ogóle że chce przychodzić do mojego domu, mhm. a ona dla odmiany e, czuła się bardzo zawsze ugoszczona, bo ja miłość okazuję jedzeniem, mhm. gotowaniem. A ona lubi jeść. A ona lubi jeść. Wtedy jeszcze miała większe portfolio tego jedzenia, bo ten wachlarz jednak jej się trochę skurczył mhm. przez lata, bo wiadomo, badania naukowe pokazują to niezdrowe, to niezdrowe, to niezdrowe. Mhm. A ona jednak jest bardzo zdrową osobą. E, I no i jak ona przychodziła i ja gotowałam, wiesz, te trzy zupy, cztery dania główne, pięć deserów różnych, potem już jak ich trochę zrozumiałam jej smak, to gotowałam specjalnie mm. pod nią. Mm, to ja się czułam wyróżniona, ona się czuła zaopiekowana, e, a byłyśmy tak różne, że myślę, że dawałyśmy sobie po prostu, wiesz, e, ona mi dawała takiego kopa mm. odwagi, a czy ja jej coś dawałam, no to trzeba by zapytać ją. A jak przyszła do ciebie propozycja współpracy z KSW? To było po kolejnym nieudanym związku. <głos> <głos> Moja serdeczna koleżanka Dorota Jurkowska, którą mm. bardzo pozdrawiam, z tej wspaniałej rodziny Jurkowskich, mm. MMA. Od rodziny, Jurasa. No? Od Jurasa dokładnie. E... To był moment w moim życiu, kiedy rozstałam się z chłopakiem, mieszkałam u mojej przyjaciółki Łacic na podłodze, spałam na kołdrze, a moje rzeczy były w pudełkach u Janka Błachowicza i u Doroty Jurkowskiej na balkonie. E, mieszkałam w pokoju, który był jak jedna czwarta tego studia, z tą moją przyjaciółką mm -hmm. Łacic. No i nie bardzo widziałam światełko w tunelu. Oprócz tego, że byłam zrozpaczona moim kolejnym nieudanym związkiem, to w ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić ze swoim życiem. I Dorota Jurkowska mi powiedziała, słuchaj, wiesz co? Bo w KSW jest taki pomysł, żeby zmienić wizerunek dziewczyn. No bo ja nie wiem, czy ty pamiętasz. Nie pamiętasz. Nie pamiętasz. Ja nie pamiętam, czy przed człowieku. Tobą. Nie pamiętasz przede mną. Są zdjęcia, proponuję się cofnąć i wyciągnąć własne wnioski. One miały wtedy sznurowane kozaki do kolan. Mm -hmm. Lateksowe spodenki. Mm, kurde, nie pamiętam co miały na górze. Coś miały, no na pewno. Generalnie wyglądały tak, jak wyglądały. Mm -hmm. No a e, włodarze, czyli Maciek i Martin, mm -hmm. chcieli jednak zmienić trochę e, ten e, sposób postrzegania <noise> tych dziewczyn i to, jak one wyglądają. No i Dorota mówi, słuchaj, bo u nas nikt nie ma czasu się tym zająć, to może ty się zajmiesz dziewczynami. No i ona przedstawia taką propozycję Maćkowi i Martinowi. Ja przyszłam na rozmowę, pokazałam rysunki, nawet coś tam narysowałam, nie? Jakieś tam mm. propozycje, jakieś tam moodboardy. Przygotowałam mm -hmm. się. No i kawul słyszy, dobra, nie, niech robi. No i się okazało, że jestem w tym całkiem dobra. Bo in the end, to było, jeszcze Maciek nie był moim wspólnikiem, powiedział mi kiedyś, że, mówi, wiesz co, ty zrobiłaś nieprawdopodobną rzecz w tej federacji, bo ty zbudowałaś z dziewczyn, które pokazują numerki, brand silniejszy niż brand niektórych zawodników. Bo KSW mm. girls do dziś są popularniejsze niż niektórzy zawodnicy. Większość. Tak, niestety, będąc bezlitosny, to no. większość. I oto ja i moje pomysły. I to wyszło, wyszło całkiem. całkiem Smacznie. No tak, ale to była taka praca, z której mogłaś się utrzymywać na pełen etat, no bo jednak w KSW wtedy to było raz na jakiś czas, to też brzmiało. To było dwa razy bardzo, w roku. No, właśnie, no i to był taki bardziej dodatek. taki, wiesz. To, nie, to bardziej był wolontariat, bo to powiem ci tak, to była najlepsza przygoda w życiu. Można mm -hmm. było poznawać ludzi sławnych, można było z nimi pracować. Można było z nimi coś organizować. Wiesz, i jakby tu pieniądze w ogóle nie miały znaczenia dla mnie. To było. Zostałam wpuszczona do świata tak hermetycznego, do którego bardzo niewiele osób mm -hmm. ma dostęp. Mogłam obserwować wtedy największe nazwiska świata MMA w prywatnym czasie. Mogłam się z nimi kumplować i tak dalej. Także to dla mnie było, to stanowiło dla mnie value, a nie pieniądze. Mm -hmm. Pamiętasz, które KSW było pierwszym, na którym byłaś? 16. To naprawdę jest kupa, kupa czasu. No dobra, a książki miały być dla ciebie terapią, bo to tak naprawdę, powiedzmy, miała być jakaś taka książka, która miała cię uzdrowić. Pisałaś to 3-4 miesiące, ale ta książka tak koniec końców, gdyby nigdy nie wyszła, to była dla ciebie terapią, czy nie? W tamtym czasie absolutnie, bo po pierwsze... Chłopak, z którym był... może kochany, wszystko w moim życiu to są ci faceci, to jest w ogóle takie fantastyczne. No ale trudno, no. Bo każdy powód jest dobry, żeby coś zmienić. Ja cię, ja cię Blanka na koniec zapytam, poproszę, żebyś liczyła, dobra? Ja cię na koniec zapytam. Ja mam, ja mam to wyliczone, mam listę, ale w ogóle zapomnij, że się z tego sprzęgla. To wiedzą najbardziej zaufane osoby w moim życiu, jest ich ze trzy. Znają tą listę, znają tę A a są na tej liście? Nie. Okay. Są z rodziny. Jedna to jest moja mama, jedna to jest moja siostra z wyboru, Anka. Mhm. Kurde, są chyba tylko dwie w takim razie. I dzięki, i tyle wystarczy. Mhm. Jakie było pytanie? Czy ta książka fi finalnie była terapią? A, wiesz co, no była na tamten czas, kiedy żyjesz bez seksu, a masz mhm. 29 lat, to jednak y, chód i pożądanie buzujące hormony młodej kobiety. I chłop, który nie chce cię bzykać, to są ciężary. Mhm. Więc gdyby nie ta książka e, wtedy to pewnie szybciej bym go zostawiła. Ale ona mi zastępowała po prostu. To życie, którego mhm. ja nie miałam. To całe życie erotyczno-romantyczne w moim rozumieniu, e, którego nie miałam. I na przykład, dlaczego użyłam. Szefa mafii, po pierwsze, mhm. po drugie, porwania. To było totalnie celowe. Ja w tamtym czasie byłam tak pogubiona sama ze sobą, byłam tak okrutnie pogubiona, że ja marzyłam o tym, żeby ktoś mnie porwał, bo to by oznaczało, że ja nie mam w ogóle kontroli nad mhm. swoim życiem, w ogóle, że ktoś zadecydował za mnie o tym, co się dzieje. Ja po prostu tak bardzo tego potrzebowałam. Żeby tak miałam. To był jedyny moment w moim życiu jedyny w ogóle, w całym. I zawodowo, i prywatnie, mhm. gdzie patrzyłam w przód i widziałam tylko ciemność. Tylko. Nie miałam pracy, bo zwolniłam się z hotelu, mhm. bo byłam dyrektorem sprzedaży wtedy w jednym z hoteli. Bo mi kiedyś ktoś powiedział, że nigdy nim nie zostanę i tylko dlatego nim zostałam. Jak nim zostałam, to się okazało, że nienawidzę swojej pracy, że jako menadżer ją uwielbiałam, mhm. jako dyrektor jej nienawidzę. Więc zwolniłam się i nie wiedziałam, co dalej. Nie miałam zielonego pojęcia, co mam robić. Nie miałam tak. pracy, miałam faceta, który mnie nie bzykał, który mnie kochał owszem, ale który w ogóle nie prezentował związku e, takiego, jak, o jakim w ogóle można myśleć w kategoriach związku. Bardziej możesz o tym myśleć mm -hmm. jako o rodzeństwie. Nie? Dlaczego nie piszesz pamiętnika, a zaczynasz pisać powieść? Bo potrzebowałam uciec. Ale zazwyczaj ludzie wtedy czytają niż piszą. I próbowałam czytać. Czytałam bardzo dużo, bardzo dużo powieści erotycznych, romansideł i tak dalej, i tak dalej. Uciekałam do takiej lektury, no, która mogła mi dać w cudzysłowie mhm. oczywiście to, czego mi brakowało. Ale... Natomiast tam był tak słaby seks, mhm. że przy większości tych książek ja się po prostu wstydziłam. Tam było berło namiętności, konar płonący, jej wilgotna od soków cytrynka. No, to my rozmawiamy o gastronomii, czy my rozmawiamy o seksie? I nie wytrzymałam, po prostu już, poza tym powiem ci tak, ja wydawałam takie pieniądze na książki, mm -hmm. naprawdę, książki są drogie. Bardzo drogie. Książki są bardzo drogie, a wtedy jeszcze nie było popularnych czytników jakichś tam, że, nie wiem, kupujesz sobie abonament na Legimi za, nie wiem, nie wiem, ile to kosztuje, bo moja menadżerka płaci <laughs> <laughs> za moje Legimi, bo to jej Legimi, jej kradne. To wiesz, to wtedy nie miałeś takiej możliwości, że płacisz sobie, nie wiem, tam 30 zł mm. i masz całą bibliotekę książek, nie? Tylko każda ta książka kosztowała ci, powiedzmy, te 30 zł. No a ja tam też się... jest tak, że trzeba kupić jeszcze niektóre książki. Tam a to nie, masz nie masz wiem, to, tych erotycznych nie trzeba kupować. Okay. No tak. A ja czytam wiesz, taką mm -hmm. literaturę akurat, a nie inną. No i, i po prostu były tak słabe, że stwierdziłam, nie. A dlaczego ja mam sobie nie napisać tej książki? Mm -hmm. No to sobie napisałam. No tak, nie miałaś pracy, miałaś bardzo dużo czasu z tego, co mówisz, a natchnienie płynęło z tego, czego nie masz. Zgadza się i z cierpienia. Bardzo mi się podobała ta historia, jak wpadłaś na to w listopadzie czy tam w grudniu, że wydasz książkę, że ona tam leżała 4 lata na twoim dysku twardym, że wydasz książkę i wysłałaś tam do tych wydawnic Potem zobaczyłaś, że po tygodniu nie ma żadnej odpowiedzi i znalazłaś, e, Jezus Pana, jak się nazywał ten pan, do którego powiedziałaś i on ci dał kontakt do... E, Piotrek. E, tak, Piotrek, do agentki literackiej. Nie, 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 nie. To było w ogóle jeszcze inaczej. Nie. Piotrek był ghostem, który pisał książkę z moją y, znajomą. Mm -hmm. I Piotrek dał mi całą listę maili do wydawnictw. Tak. I ja wysłałam te maile i myślałam, że to wiesz. Paweł to był. Paweł Wójcik. Tak, on tak. ci dał później ten. Paweł Wójcik dał mi kontakt do dziewczyny, która y, pracowała dla wydawnictwa. I tak to później poszło. Wiesz, y, w tym samym czasie. Bo wydawnictwo już miało moją książkę. Mm -hmm. I akurat przypadek sprawił, że w tym samym czasie, jak on mi dał kontakt do tej dziewczyny, to wydawnictwo się do mnie odezwało samo. A Oni było, się do mnie odezwali. Ale to tylko to dokładnie to wydawnictwo. To dokładnie wydawnictwo. I Oni tylko... się do mnie odezwali, ale już wtedy ona mi powiedziała, no wiadomo, no bo wtedy mm -hmm. wiesz, no ten agent bierze za to pieniądze, nie? No. Nie, 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 nie to, to już im nie odpisuj, to ja już wszystko to załatwię, nie? Więc prawda jest taka, że jakbym może była trochę bardziej cierpliwa, to tak czy siak by się to samo wydarzyło. No ale dobrze, to znaczy, to się bardzo szybko potoczyło, to musieli od razu znać potencjał marketingowy tego. Wiesz co, oni za dużo nie ryzykowali. Co znaczy, że wydali tysiąc książek? Początkowo? E, pamiętaj, że ja nie mogę o tym mówić. Już może. Tego wydawnictwa już nie. nie ma. A na pewno nie mogą mnie pozwać? A skąd? Z grobu? Nie, nie mogą. Dobra. Nie dobra. E, no więc to jest trochę tak. Że... Szukam eufemizmu teraz, żeby nazwać jakoś, jak cię ktoś dyma. Mhm. Hmm. Jesteś pisarką, wymyślisz coś. Coś wymyślę za chwilę. Więc. Są takie, wiesz, praktyki nieuczciwe dość mhm. w stosunku zwłaszcza do osób debiutujących. Mm. Uczciwe, nieuczciwe, no chcesz wydać, no to musisz mhm. się na to zgodzić, że musisz zapłacić pewną kwotę pieniędzy, żeby mhm. wydać książkę. I ta kwota pieniędzy zapewnia dokładnie zerowe ryzyko wydawnictwu, mhm. ze względu na to, że oni wydają, mnie chyba wydali 2000 egzemplarzy, Ej, masz korektę, redakcję, wiadomo. Ej, ja okładkę wymyśliłam sama. E, mm, ale musisz mieć grafika który ją zrobi <grym> e, i za to wszystko de facto ty płacisz ty jako autor teraz już jest troszkę inaczej mm -hmm. ale za tam 5 lat temu dokładnie było tak sześć e, więc ja za to wszystko zapłaciłam więc oni w ogóle w ogóle nie ponosili żadnej, e, e, żadnego ryzyka de facto wydania tej książki jedyne ryzyko to było ryzyko że tak powiem no PR-owe. No bo jedna książka była mocna. Jakbym znalazła, mhm. kurczę, mogłam to znaleźć przed przyjściem tutaj. Na pewno mam gdzieś na mailu, mailu jak pani z korekty, mhm. czy tam z redakcji, nie wiem, ja nigdy tego nie rozróżniam. Jedni są od sprawdzania błędów, a drudzy zmieniają ci w ogóle kompletnie sens zdania. To ci o zmieniania sensu zdania, jakbyś przeczytał, jak pani zmieniła scenę ze stewardessą, mhm. to byś stwierdził, ja tak stwierdziłam przynajmniej, że moi rodzice na pewno robią to ciekawiej. To było coś nieprawdopodobnego. To było na zasadzie, ujęła jego członek w dłoń i poczęła pieścić. W ogóle nie lubię słowa pieścić. Z tego jest miejsca pozdrówmy rodziców od razu. Tak, mamo, tato, pozdrawiam was. Kocham wy, zresztą bardzo dobrze o tym wiecie. Mój tata pomagał przy korekcie drugiej części książki chyba, czy trzeciej, bo tata jest świetny z polskiego i wyłapuje bardzo dużo błędów. Natomiast, i wiesz, oni mi tak zmienili tą mm -hmm. książkę. No ja mówię, nie. Mówię, albo wydamy to po mojemu, albo nie wydamy tego wcale, bo takiego chłamu to jest cała półka. A ja chcę, żeby wreszcie te kobiety dostały porządne bzykanie, mhm. a nie ujęła jego prącie i poczęła pieścić. Boże. No i dostały. No to jak to poszło, że z dwóch egzemplarzy jesteś chwilę przed stanem zawołowym? Hmm. No już spieszę ci z wyjaśnieniem. I tutaj wracamy do moich niesłychanych umiejętności marketingowych mhm. papierowych. Gdyż ja sobie to wszystko po prostu zaplanowałam. Moja menedżerka, która siedzi tutaj dzisiaj mhm. z nami w studiu i wszystkiego bacznie słucha, była również na moim pierwszym spotkaniu z moim wydawnictwem. Gdyż ona zajmowała się promocją książek. Jest jedyną osobą niestety, która może potwierdzić moje słowa. Mianowicie, że ja naprawdę zaplanowałam od początku do końca mhm. cały sukces 365 łącznie z sukcesem filmu. Ponieważ ja na tym pierwszym spotkaniu tym wszystkim ludziom dokładnie to powiedziałam, co ja zrobię, jak ja zrobię to z tą książką, jak ja ją wydam, jak ja ją będę promować, poprosiłam, żeby mi tylko nie przeszkadzali w tym. Mhm. Potem powiedziałam, że zakranizuję tą książkę, potem, że ekranizacja będzie hitem na całym świecie, potem, że moje książki będą hitem na całym świecie. Wszyscy wybuchli śmiechem. Wszyscy mhm. poza Agatą, która tutaj dzisiaj siedzi i jest ze mną od pięciu lat. Czyli w ogóle nie zaskoczył Cię tak duży sukces z tego wszystkiego, co zrobiłaś. Jak bardzo brzmi, to nieprawdopodobnie nie, nie zaskoczył mnie. A ta kontrowersja, którą wywoływałeś, nawet to, jak ty mówiłaś w wywiadach, bo ja od razu sobie też to tak potrafiłem przypisać, że kiedy idziesz na wywiad do całkiem poważnego miejsca i mówisz, że napisałeś. Nie wiem, bo to była wyborcza, że napisałaś, napisałaś książkę, bo facet nie chciał cię bzykać. Mi się wydawało, na początku to głupie, i pomyślałem sobie, no nie no. Coś tu mi nie gra. A potem, kiedy zacząłem sobie to wszystko łapać, to pomyślałem sobie, ona robi tak, że każdy to zacytuje. Że każdy dowie się tym, kim jest ten ktoś, kto napisał książkę i jeszcze wczoraj był anonimowy. Na ile też to było coś takiego, że zachowywałaś się w ten sposób, żeby to szło coraz dalej, dalej i dalej, a szczególnie na samym początku. Zacznijmy od tego, że ja. Od samego początku miałam jedno założenie, że nigdy nie będę kłamać, mm -hmm. bo kłamstwo trzeba pamiętać. Dobrze Blanka, ale mogłaś równie dobrze pójść i w tych mediach mówić tak, jak mówi twój brat. E, tylko, że ja tak nie umiem. Zobacz, że ja robię bardziej, kiedy próbuję być mm -mm, dyplomatyczna, czeka, robię z tego czeka. żart. Ale gdybyś chciała, to ty jesteś taką maszyną promocyjną i byś wiedziała, że to ci się opłaca, że tyś ty potrafiła się tego nauczyć. Potrafiłaś... Ale się nie opłaca. I o to a wiesz nawiązuję. dlaczego? Wiesz, co jest, yy, wiesz, co jest na, dla mnie najbardziej zaskakujące? Moja łatka osoby kontrowersyjnej. Mm -hmm. I na przykład zadam wielokrotnie pytanie dziennikarzowi, który zaczynał e, swoją wypowiedź od słów: e, No, bo ty jesteś kontrowersyjna, a chwileczkę, chwileczkę. A na czym, przepraszam bardzo, polega moja kontrowersja? Oprócz mojej literatury. Mm -hmm. Odbijmy od tematu, o którym piszę. Na czym polega moja kontrowersja? Zwłaszcza, że wszyscy się wzięliśmy z tej czynności, więc też nie rozumiem, na czym polega mm. jej kontrowersja, ale dobra. Wiesz, na czym polega moja kontrowersja? Nie mam pojęcia. Ja jestem szczera. A to jest bardzo niepopularne w dzisiejszych czasach, mm. że kiedy ktoś ci zadaje pytanie, to ty na nie po prostu odpowiadasz. I ja, zdając sobie z tego sprawę, mm. po pierwsze stwierdziłam, że jak długo można udawać? Pytanie najpierw się zrodziło inne. Jak długo potrwa moja kariera? Nie wiem, ale latami. Jak długo mogę udawać? Nie wiem, 5 minut, po co tych ludzi oszukiwać? Skoro ta książka jest straszną prawdą, to jest takie zdjęcie gaci z mojej strony przed całym światem już teraz, mm -hmm. ponieważ ona jest wydawana w 102 krajach na całym świecie. A w sumie krajów jest chyba 195, z tego co pamiętam, czyli w połowie świata moja książka jest dostępna. Prawdopodobnie nie jest dostępna tylko w krajach afrykańskich, no ale tam nie ma wydawnictw. Pewnie jakby były, to by tam też była dostępna. Mm -hmm. I ja po prostu wyszłam z prostego założenia, skoro. Daje coś ludziom do przeczytania, co było tak cholernie osobiste, to dlaczego ja mam im pokazać kogoś, kto nie istnieje? Czyli na przykład taką bardzo dyplomatyczną wersję Blanki, tak? Mm -hmm. Tylko wiesz, że kiedy jesteś taka delikatna i ja wierzę bardzo mocno w Twoją delikatność i wiem, że to wszystko, co się obudowało dookoła ciebie i nawet jak opowiadasz o tej miłości, o tych facetach, że wszystko gdzieś tam się rodziło jednak w bólach, to. Kiedy pierwszy raz zobaczyłaś, że za szczerość dostaje się w ryj, to mogłaś się skulić i jednak być dużo bardziej defensywna do tej całej sytuacji medialnej? I zobaczyć, że to jest fajne, że ja jestem szczera, ale to trochę boli. Nie, mnie to bawiło. Wiesz, ilu ludzi próbowało. Wiesz, jak ciężko jest wygrać ze szczerością? To jest niesamowite. Mhm. Jak zaczynasz kombinować, to jest cię łatwiej pokonać. Ja pamiętam takiego pana. Gdzieś są jeszcze nagrania tego. To był rok 2019, jesień. Jakieś mhm. targi książki w Opolu. I ja miałam swój panel w tym Opolu. Mm, najpierw podpisywałam godzinami książki, a potem miałam panel. No i pan, jakiś wykładowca z uczelni, mhm. koniecznie chciał być lepszy niż Kuba Wojewódzki, bo wtedy te, w tamtym roku byłam wtedy pierwszy raz u Kuby Wojewódzkiego, mhm. w maju bodajże. Miałam nagranie. Eee. I świetnie się bawiłam. I Kuba myślę, że też się świetnie bawił, zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem. I pan bardzo chciał obalić, powalić i przeczołgać de facto mm -hmm. Blankę Lipińską. I wiesz, co go pokonało? To, że on był poważny jak zapalenie płuc, to jest raz. Mm -hmm. Dwa, że nie miał zagrożdy dystansu do siebie. I trzy, że mnie zlekceważył strasznie mnie zlekceważył i po prostu rozniosłam go tak, że jego publiczność w Opolu normalnie śmiała się z faceta, gdzie organizatorzy przyszli do mnie mnie przepraszać, a mój ówczesny chłopak wtedy stanął i powiedział, nie przepraszajcie jej, ona się świetnie bawi. Ale nie masz wrażenia, że często dziennikarze próbowali udowodnić ci, że jesteś głupia? Oczywiście, że tak, próbują na każdym kroku. Cię Tylko wiesz, może... jaki jest problem? Ja nie jestem głupia. No wystarczy zrobić dobry research, no ale też, oni patrzą na to Kurde, zdanie... Kurde, jak to dobrze, wiesz co, że ty ten research zrobiłeś, bo to oznacza, że moja kariera nie jest wymyślona. A miała być wymyślona? Kurde, nie, ale to teraz takie znaczy, popularne. nie, no, ja uważam, no, tak, no wiesz, sama, sama, ha, ha, sama, sama dołożyłaś cegiełkę, ale... <laughs> Mam nadzieję, że nie do tego domu w Lesie. <laughs> <laughs> ale, ale tak zupełnie, zupełnie serio. No nie, no to jest zaplanowane. To jest... O nie, to było podłe, dopiero doleciał ten żarcik. <laughs> nie, tak <tempo. laughs> nie, chomik, chomik przysnął na robocie. Wiesz, akurat piłam, nie wiem. Skupiłam się, żeby się nie zapluć. No dobra, ale wracając, tak bardzo, bardzo w żołnierskim słowie. Tak. Wykorzystałaś kontrowersję do promocji swojej twórczości i siebie? Jeśli seks jest kontrowersją, nie, to. Tak. Nie, 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 nie. To, jak odpowiadasz na pytania, jest często kontrowersją. Na przykład. No właśnie, napisałam książkę, bo facet mnie nie bzykał. Dobrze, mogłam. Powiedziałam też, powiedziałam też wielokrotnie, nie używając słowa bzykał, mówiłam też, że byłam z mężczyzną, którego bardzo kochałam, ale on niestety nie chciał uprawiać ze mną seksu. To jest, uważam, dyplomacja już na moich wyżynach. No to były wyżyny, to prawda, ale jednak wiadomo, Ale wciąż że... jest o tym samym. Cytowalność jest dużo większa. No tak, tylko chodzi mi o to, że ty rozumiałaś cytowalność moim zdaniem. Ty, ty zaczęłaś się bawić mediami. Wiesz jak, ja bardzo lubię Marilyn Monsona i on miał coś takiego był dziennikarzem. Ja dzień... też go bardzo on lubię. On był dziennikarzem. Naprawdę? I, tak. I on kiedyś powiedział, że on przez to, że był dziennikarzem, zrozumiał to, jak się bawić mediami. I on nigdy nie traktował ich poważnie. Ja byłam w liceum dziennikarskim, może coś na mnie spłynęło. On po prostu zawsze wypuszczał te media i one robiły wszystko za niego. Ja Traktowałeś tak to kiedyś? No, na pewno. Znaczy, jak się skumasz, jak on. Ja jeszcze zanim weszłam do show biznesu, już wiedziałam, jak działają media, mhm. bo ja sobie to przeanalizowałam. Dlaczego moja książka jest tak dobrze sprzedającą się książką? Bo ja nie mam statystyk, więc nie mhm. chcę użyć jakiegoś górnolotnego słowa, że najlepiej, coś tam, coś tam. Mhm. Natomiast wiem, że ta książka sprzedała się rewelacyjnie w kraju, w którym ludzie nie czytają. Nawet y, czytałam w Newsweeku albo we Wproście, mhm. jak bardzo ładnie wyprostowany został pan minister edukacji, który powiedział, że oni wyłożyli 3 miliardy chyba na wzrost czytelnictwa i że to się udało, i dziennikarz go wyprostował. Nie. To 365 dni niestety podniosło czytelnictwo. Ja pamiętam, jak to przeczytałam, śmiałam się bardzo, ale mówię, kurde, może coś w tym być, nie? Mhm. że ludzie nagle zaczęli lubić czytać. No ale to jakby nie było, to zawsze jest jakiś początek do czegoś tam, że ludzie po prostu mogą chcieć zacząć czytać Dokładnie. inne rzeczy. To jest, to... I to jest super. I dlatego ja zawsze mówiłam, że nieważne, czy ktoś zacznie od 365, czy od Kubusia Puchatka, czy od Małego Księcia, nie wiem, czy od Panny Niktom Katryzny, mhm. wszystko jedno, ważne, żeby zaczął czytać. Bo ja tak zaczęłam na przykład i rozsmakowałam się w czytaniu. Ja, jak na przykład jesteśmy w Meksyku przez cały styczeń, to ja czytam 12-18 książek. To bardzo, bardzo, bardzo ładny wynik. No dobra, ale jeszcze wrócę do tej promocji, bo mnie to bardzo, bardzo ciekawi, tak zupełnie serio. Bo powiedziałaś, że zaplanowałaś sobie bestseller jako specjalistka od sprzedaży, mm. nazwałaś książkę produktem jak ziemniaki i że wystarczy mieć tylko dobrą strategię. To jaka strategia była na początku? Ja przede wszystkim musiałam stworzyć. Moment, w którym w świadomości ludzi mhm. zaistnieje w ogóle 365 dni. I to wyszło zupełnie przypadkiem. Dlatego, że ja stwierdziłam, że zacznę. Jak już wiedziałam, że wydaje, jak już miałam czym kręcić, czyli już miałam chociażby zdjęcie tej okładki, to zaczęłam robić live'y. Na tych mhm. live'ach zaczęłam czytać fragmenty. Wiadomo. Mhm. Zaczęłam najgrubiej, jak się tylko dało, czyli od Stewardesy żeby ci ludzie też wiedzieli, z czym się będą mierzyć później. Mm -hmm. To się viralowo zaczęło rozchodzić. Później na tych live'ach, oprócz tego, że przeczytałam kawałek, na przykład odpowiadałam też na pytania. Te pytania zwykle dotyczyły jakichś sfer intymnych, mm -hmm. życia erotycznego i tak dalej. Dla mnie mówienie o seksie jest, jak już mówiłam o tym wielokrotnie, tak samo proste, jak o tym, jak powiedzieć, jak zrobić kanapkę z szynką. Jest to tak samo naturalne dla mm -hmm. nas. E, musimy jeść? A żeby się prokreować, żeby istnieć, w ogóle musimy jednak pójść do łóżka i uprawiać ze sobą seks. No i potem, było, potem był filmik Jak dobrze robić dobrze, czyli wycinek z mojego liveu. I zobaczyłam, że tak naprawdę ludzie bardzo łakną. Moim zdaniem, bardzo prostej wiedzy. Ale której nie ma ani na stronę, ani na pornhubie, ani mhm. na, y, nie wiem, niestety w sztuce kochania Michaliny Wisłockiej też tego nie ma. Bo Michalina Wisłocka powiedziała ludziom, że seks istnieje. A ja chciałam ludziom powiedzieć, że dobry seks istnieje. I dobry to jest taki, który ciebie zadowala, a nie który jest dobry w rozumieniu społecznym. Ale na pewne rzeczy są triki. Mhm. I tyle. No to jest bardzo ciekawe, nawet już w odniesieniu do tego, jak rozmawialiśmy przed samym nagraniem i mówiłaś o tym tiktokowym wiralu. Bo to pokazuje, że to od samego początku zawsze trochę było tym. Tak. Że trochę... No i to, co zadałem ci pytanie o tej kontrowersji, czy potrafisz nią grać, czy potrafisz ją wykorzystywać. No właśnie powiedziałeś, że potrafisz. Mhm. No bo zrobiłaś coś na tyle kontrowersyjnego, że... Tylko, że ja to robię w sposób naturalny, wiesz, jakby nie... Akurat to... Mm... U mnie coś wychodzi naturalnie, a mm -hmm. potem ja poświęcam temu uwagę, żeby to przeanalizować. Po prostu. To nie jest tak, że zaplanowane jest cało w sobie, o, dzisiaj powiem, jak dobrze zrobić dobrze. Nie. Mm -hmm. Ktoś mi zadał pytanie, ja po prostu na nie odpowiedziałam. Po czym akurat został wyjęty ten fragment, wrzucony do, do sieci i okazało się, że to zażarło. Mm -hmm. Czyli twoja osobowość się sprzedaje. Myślę, że tak. Bo m, za tą książką, e, umówmy się, ona w świetle języka polskiego. Jest grafomańska, dlatego że mój styl pisania, ja piszę językiem mówionym, a nie pisanym. Mm -hmm. Czyli generalnie jest to błąd, ale bardzo łatwo i szybko się to czyta dzięki temu, bo to jest trochę jak rozmowa. To jest trochę jakbyś słuchał opowieści. Mm -hmm. I tu nie przeczę, że jeżeli ktoś mi e, dorzuca cegiełkę, że ja mam dziurę w warsztacie, ja nie mam warsztatu. Ja nie jestem pisarzem. Ja jestem autorem, co mm -hmm. wielokrotnie podkreślałam. No dobra, ale to tak jakbyś powiedziała, że jesteś autorką dania, a nie kucharzem. Dla mnie to jest tylko i wyłącznie... Nie, nie jestem szefem kuchni. To tak, z tym się zgodzę. No dobra, to no bo nie masz restauracji, to nie jesteś szefem kuchni, ale nie, w szef... swoim domu jesteś szefem kuchni. No to ja bym tego nie... Wiesz, dla mnie jest tak, że ktoś komuś chce umniejszyć, to nazywa kogoś autorem książki. Jesteś pisarką. Wiesz co, ja mam już tak ukochane ego, że mnie nie potrzeba Ale nie, nie, tytułów. ale to chodzi o to, że, że często to jest tak, jak rozmawialiśmy o tych dziennikarzach. Mhm. No to powiedz mi, czym się różni autor książki od pisarza? No, pisarzem to był Żeromski. Poza tym pisarzem jesteś, wiesz, jakby. O, Remek Murus jest pisarzem. On tworzy, tworzy, tworzy. No, on ciągle jest... coś tworzy. No, ciągle, ciągle, ciągle. Nie Czyli. wiem, ile on ma książek na koncie, ale pewnie kilkadziesiąt. Ojejku. No, o jejku. tworzy. To mhm. jest pisarz. Ja? Ja potraktowałam sobie terapię w dosyć nieoczywisty sposób. Po czym tą terapię wydałam, po czym ją zmodetyzowałam, po czym ją jeszcze zakranizowałam. Dziękuję. I już nie będzie więcej? A któż to wie? No czy. Znaczy jest, to jest czwarta część. Jest, ale wiesz co, ja już teraz ścigam się sama ze sobą, akurat mm -hmm. w gatunku. I pamiętam, jak rozczarowujące było dla mnie wielokrotnie, kiedy sięgałam mm -hmm. po książki autorek, które mi się na przykład podobały. Mm -hmm. One też wypuszczały trylogię na przykład, nie? Po czym miało parę lat. Wypuszczała kolejną część i to już widać było, że to jest tak na siłę napisane, nie? Nie chciałabym nigdy w życiu, żeby moje czytelnicy tak się poczuli. Ja bym się nie chciała tak poczuć. Więc jak uznam, że ta czwarta część jest godna tego, mm -hmm. żeby świat ją zobaczył, to ją zobaczy. Miał okazję ją przeczytać w książkach, bo trochę się cofam mm -hmm. do tej czwartej części, czyli z perspektywy głównego bohatera. Trochę w filmie też miał okazję zobaczyć. A czy to się pojawi? No, no przecież jest też e, chyba scenariusz z tego, co zrozumiałem na po, na, na film o pisarce i gitarzyście. Jest, no. One, roboczy tytuł. No bo to się chyba już dzieje. Z tego, co udało mi się. Co robić. się dzieje? No tam dookoła tego, coś tam jeszcze dzieje, nie? Nie. To nie jest tak, że coś stoi w miejscu. Nie. Napisałam scenariusz, rozmawiałam o tym z moim wspólnikiem. Mhm. Stwierdziliśmy, że pochylimy się nad tym. Ale to się kiedyś wydarzy? W najbliższym czasie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo myślę, że projekt jest catchy. A to nie będzie tak, jak trochę Patryk Wega z filmem o samym sobie? Oj nie, 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 bo wiesz, no mój film będzie znowu erotyczny, więc... A Patryk Wega zrobił film o samym sobie? Mm -hmm. Zagrał go wiesz kto? Kto? za Zawierucha. A jak już ten film nazywa? Ojej. Dobra, to potem mi powiesz, tak, ja chyba tak, go nie oglądałam, znaczy ja w ogóle nie oglądam... Nie, nie widziałem tego, tego filmu, ale, ale, wiem, że Rafał, Aha. Rafał, Rafał, Rafał Zagran, film został wow, zjechany także, ale tak to jest. się nawet nie oglądało. Nie? Bo zawsze to było zjechane, ale zawsze się oglądało. Aha. A teraz to nawet Kurta. bardzo tragicznie, tragicznie, bardzo tragicznie się oglądało. Hmm. No, ale dobra. Jak wiadomo, jesteś jedną z najlepszych, zarabiających pisarzek. Był u mnie Remigiusz Plus, którego powiedziałaś i zadam ci dokładnie tak samo brzmiące pytania jak zadałem Remigiuszowi. Tak. Na jaką kwotę wystawiłaś największą fakturę w swoim życiu? I zobacz, ominęliśmy wszystkie zakazy. Remyk odpowiedział? Mm -hmm. A co powiedział? E, 4 miliony? Oooo. Zrobił się głupia, co teraz? No. <noise> Biedny <remigiusz>. No. <noise> Kurczę, powiem Ci zupełnie szczerze, nie bardzo chcę na to pytanie odpowiadać. Ale. Powiedz połowę. <laughs> nie, no na dużo więcej. Na dużo więcej niż Remigiusz? No. już wystawiał kwartalnie chyba, z tego co mówił. Cały czas tyle samo wystawia? Kwartalnie? Nie, no mówił wtedy, że to było największe kwartalnie, z tego co pamiętam. No to u mnie nie. O Jezu, nie. Nie. Co to znaczy, o Jezus nie? Bo, bo ja myślę sobie, że po, ja podatku to pewnie tyle zapłaciłam, co on wystawił fakturę. Biedny I mówię, o Jezus, nie, wiesz, że Biedny, biedny leby, jak go przytulę, ja go takiego tulasa. Do mm, tym, tym. Bardzo nie lubię y, rozmów o pieniądzach, mm -hmm. ale nie dlatego, że mnie krępuje, ale uważam, że dlatego, że są niebezpieczne. Wiesz, y, tak, to, te, to też na pewno... Dlatego stronie od tego, wiesz, bardzo. To bo też na... m, dużo wariatów chodzi po świecie, nie? Mm -hmm. a... Poważnie. Tylko to... dlatego, bo gdyby, gdyby nie ten strach, to bym ci mogła dokładnie powiedzieć, ile jestem warta. Bardzo dużo. Mnie zastanawiało, jak jechałem tutaj taksówką. Czytałeś Polsce... taksówką? A ja myślałam, że to g to twoje, co zostało? E, ja nie mam prawa jazdy. E... Ale zabrali ci? Nie, nigdy nie zrobiłem. O, wspaniale. Ja też bardzo późno zrobiłam. Ile masz lat? 24? Ja mam 31. Ty masz 31? Mhm. Kurde, myślałam, że ty jesteś z rok młodszy ode mnie. Powiem ci, ta broda cię tak trochę postarza. Trzeba to ogolić. Ale... Nie, 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 absolutnie. Pamiętaj. Mm -hmm. Ale dobra, e, teraz wróćmy Kobiety do... Kobiety lubią. Wróć, wróćmy. Lubią. Dobra, dobra, bo ty już bajerujesz że tak potrafisz podrywać. Nie podrywam w... cię, to ty jestem zbyt zakochana w moim Pawełeczku. Wróćmy do tej, e, wróćmy do tej kasy. Mnie zastanawiało... W, mnie zastanawiało kto... Chciałam zmienić temat po prostu gładko, no ale... Nie. E, kto z show biznesu może zarabiać więcej od ciebie w polskim show biznesie? Nie wiem, w ogóle mnie to nie obchodzi. Ale uważasz, że są tacy ludzie? No pewnie. No to kto ci przychodzi pierwszy na myśl? Ewa Chodakowska. Dlaczego? Bo gdzieś czytałam jakieś oczywiście wiadomo, że te rankingi to tam mhm. z nie moka trzeba traktować. O, Ania Lewandowska. A czekaj, z czego Ania Lewandowska zarabia więcej? No ona zarabia więcej ze swoich wszystkich firm, które stworzyła. Z całej tej marki, jaką jest ten zdrowy styl życia, który ona promuje. Mhm. Zresztą bardzo dobrze, uważam, robi. Jaka koszka? Słuchaj, no to jest podobna branża, nie? Mhm. Ale to się zajebiście sprzedaje. I myślę, że ja przy nich, yy, zwłaszcza przy Ani, no bo umówmy się, że ona ma dosyć duże pole rażenia, bo ona ma jednak międzynarodowe, mhm. yy, to no, myślę, że ona myślę, że one na pewno. No dobra, ale też wiesz, co mnie zastanawiało, ile w, w rzeczywistości sprzedałaś książek? Tu Remigusza pamiętam dokładnie. Remigiusz powiedział, że 7 milionów wszystkich. Nie mam zielonego pojęcia, ile wszystkich sprzedałam milionów na świecie, to w ogóle zapomnij. W Polsce chyba, to trzeba by zapytać. Ale tak, nie, nie wiesz, pi razy drzwi? W, w Polsce sprzedałam ze 2 miliony? Mm -hmm. W samej Polsce, nie? No, no, umówmy się, że jestem wydawana jeszcze w 101 innych krajach, więc... Mm -hmm. No, amerykańskie wydawnictwo do kwietnia 2020 roku powiedziało, że sprzedało się około dwóch milionów egzemplarzy wtedy. To możliwe? Nie wiem. Mówię, nie, nie wiem, się... naprawdę, wiesz, jakby ja nie... Mam ludzi od tego, mogę ich zapytać. Ale też nie masz czegoś takiego, albo przestałaś mieć w pewnym momencie kontrolę i puściłaś sobie to, bo też mnie to zastanawiało. Na ile ty kontrolujesz jeszcze to, bo chcesz to kontrolować, a na ile już po prostu to żyje samo w innych ludziach? Ja przede wszystkim e, dojrzewałam biznesowo wśród wspaniałych moich przyjaciół, mhm. mężczyzn, e, takich jak właśnie Miś, takich jak Maciek Kawulski, mhm. którzy mnie nauczyli tego, jak tworzyć. I prowadzić biznes. Czyli oddać też. Czyli też y, potrafić y, delegować zadania. Mm -hmm. I każdy z nich nauczył mnie zupełnie czego innego, ale to dzięki moim kumplom, biznesmenom, mm -hmm. jestem tak y, silnie ukształtowaną kobietą, jeżeli chodzi o biznes. Bo oni mi bardzo dużo rzeczy wytłumaczyli. Na przykład coś tak prostego, co próbuję przekazać zawsze mm, swoim koleżankom, a mianowicie, że Prawnicy to nie jest Twój koszt. Prawnicy to jest Twoja inwestycja. Mm -hmm. I dopóki człowiek tego nie zrozumie, no to może być w dupie bardzo szybko. A popełniłaś jeszcze takie błędy jak wtedy, kiedy wydawałaś pierwszą książkę, jeżeli traktujesz rzeczywiście to jako błąd. A czy to nie był błąd, bo tego nie dało się zrobić inaczej? Mm -hmm. okay. no to, po prostu. A, a, a... To ja wiesz, stałam pod ścianą wtedy. Zostałam postawiona pod ścianą i mój kontrakt był bardzo źle wynegocjowany. Można było go wynegocjować lepiej. Mm -hmm. Ale no to już było. Ja, to był błąd nowicjusza. U mnie było nie wiem, że nie wiem. No dobra, to pomijając znowu wszystkie klauzule, ile masz lep razy lepsze warunki, wydając trzecią książkę, niż wydając pierwszą? Mm -hmm. To chyba nadprocentowo procentowo to no w ogóle. Pff, nie, to to jest nieporównywalne. To nie, ma, nie ma jak nawet tego porównać. W ogóle wydawnictwo Agora jest cudowne, no to już, to jest kolejna sprawa, ponieważ moje wszystkie książki są w tym momencie już w wydawnictwie Agora. Mhm. Ponieważ kiedy moje pierwsze wydawnictwo ogłaszało, nie wiem, czy to nazwać upadłością, czy zamknięcie, czy jak to nazwać, to ja po prostu wykupiłam te wszystkie książki. Wykupiłam prawa do swoich książek i oddałam, przeniosłam je do swojego wydawnictwa numer mhm. trzy, numer dwa, czyli do wydawnictwa Agora, tam, gdzie była trzecia książka. I tam, gdzie z Nextem robiliśmy pierwszą część filmu. Dużo mhm. kosztuje wykupienie swoich praw? Jak wydawnictwo upada, to nie, ale zależy też to, dla kogo jest dużo. Bo czasami kosztuje dużo. A dla ciebie kosztowało dużo czy mało? Wtedy? Mhm. Mało. Już za to zapłaciłam, to mogę to powiedzieć, że tak. Mieliśmy... To ile? Nie... O tego chyba nie mogę powiedzieć. No jak, jak nie ma tej nie ma. firmy. Nie mogę. Ale ale, yy... ale, naprawdę mieliśmy ubaw z moimi prawnikami, jak rzucaliśmy kwoty za te książki. Naprawdę? No tak. bo to pewnie już się dawno zwróciło. Im? Nie, to Och, by... kochany, im to się bardzo zwróciło, wydawnictwu. Bo Mnie, nie, naprawdę to... autor debiutujący jest, i tu znowu szukam eufemizmu mm -hmm. na to słowo, dymanie, e, wykorzystywane w sposób niecny. Zygmunt Miłoszewski za tym, o, o tym świetnie mówi. O, naprawdę? On, 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 to super. Wyślę ci wywiady z, z Zygmuntem, on zawsze świetnie opowiada o wydawcach i o tym, jak go przyjaciel wydawał z tego, co e, pamiętam. No dobra, ale ekranizację. To szczególnie kiedy film trafiał 1 kwietnia 20 roku na Netflixa i ten wielki sukces, to wszystko to Nie, się mój kręga. drogi, to było, zdaje się, 8 czerwca. 1 kwietnia. A do Polski? Mhm. A do Polski, to tak. Potem dopiero 8 czerwca chyba trafiał na światowy Netflix. Okej. Okay. To I mnie to... bardziej interesowało. A to jest Twój największy sukces w życiu, w twojej skali? Mm, zawodowej? Mhm. Wydaje mi się, że bardziej u... za większy sukces uważam to, że książki stały się bestsellerem, hitem i w ogóle ława i ława niż to jest, film. No, tak, ale to Bo jest ciężej taki... jest jednak, wiesz, musisz coś przeczytać. W kraju, w którym nikt nie czyta, znaczy inaczej, w kraju, w którym niewiele osób czyta i czytelnictwo jest na niskim poziomie, debiutować mm -hmm. i zrobić taki debiut. Z jeszcze w dodatku bez, no debiutować, bez nazwiska, bez, bo czasami ktoś mi potrafi zarzucić, ty wydałaś tę książkę, bo jesteś sławna. Nie. Ja wydałam książkę i na tej książce stałam się sławna, nie odwrotnie. Ja mm -hmm. nie byłam sławna. Dlatego byłaś pisarką. Dobrze. Byłam biedna i pisałam to na... No biedna Ale... nie byłaś, no. Ja nie byłam też, za... powiem ci tak, ja nie miałam pieniędzy. Ja zwykle żyłam od wypłaty do wypłaty bardzo skromnie. Poważnie. Mm -hmm. Ja tak. jestem, ja mam pieniądze, mam, mam 38 lat, mm -hmm. tak? Przez 33 lata byłam po prostu blanką. Blanią, blancią. Przez ostatnie 5 lat jestem blanką lipińską. Bo jak zaczynasz być popularny, to ludzie mówią do ciebie z imienia i nazwiska. Mm -hmm. Szepczą na ulicy. Na przykład. E, czyli ja bardziej wiem, jak to jest być normalnym człowiekiem, w cudzysłowie, niż gwiazdą. Tak mm -hmm. przez 36, no, 36 lat nie byłam bogata mm -hmm. w ogólnym społecznym rozumieniu. Czyli znowu ja bardziej wiem, jak to jest nie być zamożną niż być. Rozumiesz? Rozumiem. Więc dla mnie naturalniejsze jest to, co było przed 365, a nie to, co jest teraz. No, Naturalniejsze, może tak, masz obycie z tym, co nie, czego nie ma, czego nie miałaś, a dzisiaj to masz, ale wydaje mi się, że świetnie czujesz się w tym, co masz i potrafisz z tym obcować, bo nawet to, co powiedziałeś, że odbiła ci palma i wydawałaś nie swoje pieniądze i tak dalej, i tak dalej to zbudowało to, że dzisiaj tym wszystkim bardzo dobrze i rozsądnie zarządzasz. Zgadza się. Więc rozumiesz życie bez pieniędzy? Rozumiem. Rozumiem a. też życie z pieniędzmi. Dokładnie. I dalej noszę bluzę sprzed siedmiu lat. Mm -hmm. i ubieram się w ciucholandach. To nic nie, nic nie zmienia. No dobra, ale jeszcze wrócę do tej kontrowersji. No, kiedy jest to, bo już o tym powiedziałem, kiedy jest ta malina i mówisz, że ty się cieszysz z tej nagrody... To Wiesz, to... że oni nigdy jej nie przysłali? Wiem, ja ciągle wiem. piszę maile, a oni nic. No, Ale to grzejesz tylko i wyłącznie publiczność? No bo ciężko mi uwierzyć, że ty się cieszysz z tego. No W sensie nie ma czegoś takiego, że budzisz się i mówisz wow, dostałam nagrodę za najgorszy scenariusz, tylko wydaje mi się, że ty też prowokujesz powiem to po raz kolejny, mm -hmm. jeżeli sobie spojrzysz na nagrodę, jaką jest Malina, mm -hmm. obiektywnie zupełnie, mm -hmm. bez żadnych emocji i tak dalej, popatrzysz na tytuły, które tam są, popatrzysz, że taka Sandra Bullock na przykład jednego dnia odbiera Oscara, drugiego za to samo odbiera Malinę. To jest tak cholernie subiektywne wszystko, że nie ma przestrzeni do tego, żeby się tym przejmować, mm -hmm. bo jeżeli ja staję w szranki, na przykład wtedy w, po 2020, jak byliśmy nominowani chyba w sześciu kategoriach, Miki Morone był nominowany razem z Robertem De Niro. Jaka to jest ujma na honorze? Jaka to jest ujma na honorze, że ja jestem, stoję w jednym rządku z moimi ukochanymi Transformersami na przykład? Ja nie widzę tu nigdzie poczucia wstydu. Ale ja też nie mówię o poczuciu wstydu. To oznacza tylko jedną rzecz. Zauważę. Polska produkcja została zauważona na świecie. Odniosła tak gigantyczny komercyjny sukces, mhm. że jak zapytasz na świecie, co to jest 365 dni, to ci każdy powie, że erotyk. Nie, że to jest miara czasu. Nie, że to jest liczba dni w roku. Tylko powiedzą, że to jest erotyk z tym przystojnym włochem ze mafiozem. Dobra, ale mi, Szachmat. Nie chodziło, ale mi nie chodziło o to, że ty miałeś się tego wstydzić. Bo ja nie mówiłem, że ty miałeś płakać tam w poduszkę i no. w ogóle, ten, tylko chodziło o to, że wiedziałaś przecież, że kiedy napiszesz, że jesteś szczęśliwa, to każdy o tym napisze, że Blanka Lipińska jest szczęśliwa z Jakbym napisała, że jestem nieszczęśliwa, to też by napisali, że jestem nieszczęśliwa. Jakbym nic nie napisała, to dopiero by nic nie napisali, albo by napisali, Blanka Lipińska milczy, bo się pali w płomieniach własnego wstydu. No i o to mi chodziło. Czyli ty wiedziałaś, że coś się stanie, więc wiedziałaś, że. Ale to słuchaj, to już na, nawet jak masz tylko dwie szare komórki, które mm -hmm. się zderzają co jakiś nie. czas, to jesteś w stanie związek przyczynowo-skutkowy, logiczny przeprowadzić jednak i wiedzieć, że. Hmm. Czekaj, dobra. Odpalić jak... pudełka i chcesz zobaczyć, kto nie ma dwóch szarych kulek, które się łączą. Yy, znaczy, powiem ci tak. Ale wiesz, na co reagują media? Mm -hmm. Gdybym w tym momencie na przykład powiedziała: Jestem w ciąży. Kogo to obchodzi w ogóle? Media to obchodzi. Wszyscy o tym napiszą. Który, Który to, jest, miesiąc? to jest logiczne. Nie wiem. Słuchaj, najpierw się chudnie. Mówiłem się ci, schudłem 7 kg, no to byłby pierwszy trymestr. No. Ale te oczy takie zakochane, tak, to mm. prawda. No dobra, a Doda chciała od ciebie kupić te prawa, tak naprawdę? Do ekranizacji twojej? Coś ty nigdy w życiu? Bo informator pudelka powiedział, że Doda chciała od ciebie kupić, nie sprzedała się jej i przez to wasza przyjaźń się skończyła. Informator pudelka też powiedział, że Alek Baron mnie zostawił, co jest kompletną bzdurą, więc. Czyli nigdy. A no. był taki pomysł? W ogóle. Nie, 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 nie. Jak ona się przygotowywała do Dziewczyn z Dubaju, to zadzwoniła do mnie tylko kiedyś, zapytać się mnie, bo mówiła, że potrzebuje włoskiego aktora, mm -hmm. czy mogę jej kogoś polecić, czy był ktoś wart uwagi na castingu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. I tam gadałyśmy chyba raz jeszcze potem, jak skończyła już tworzyć film, to gadałyśmy o tym, że nie wypuszcza go w pandemii, że dopieszcza muzykę, że ma pomysł na muzykę. Mm -hmm. to, były dwa, to były dwie nasze rozmowy na temat filmów. Mm -hmm. A uważasz, że krytykuje się ciebie głównie za to, że jest się zazdrosnym? Zupełnie mnie nie obchodzi, dlaczego ludzie mnie krytykują. W ogóle się nad tym nie zastanawiam. Bardzo dobra odpowiedź. Wiesz co? Mm -hmm. Jakbyś. A pewnie tego doświadczyłeś, mm -hmm. jakbyś dostał taką ilością pomy i żygowin, to już byś naprawdę był odporny, już byś stał w płaszczu pod parasolem i mówił: lejcie, lejcie. Ja lubię deszcz. Tak, dokładnie. Lubię ten orzeźwiający no, smrodek. Mm -hmm. A jakich masz i miałaś ludzi w swoim życiu, pomijając facetów, popatrzmy na przyjaciół? Moją Ankę mam mm -hmm. kochaną. Ona co prawda teraz jest młodą matką. Dziecka, które bardzo krzyczy, mm -hmm. to jest dla mnie nie do przejścia. Ostatnio mi zadzwoniła i mówi: słuchaj. Majka już nie krzyczy. Ja mówię, super, mogę przyjechać. Bo moja miała tak, że najpierw, jak była malutka bardzo, to była takim dzieckiem, że mówię, ty, ona, mówię, w ogóle wydaje jakieś dźwięki, nie? Tam a potem się odpaliło. Potem się odpaliła na chwilę, a teraz już znowu jest normalna, więc no jak to dzieci, tam te mm. bunt dwulatka, coś tam, coś tam istnieje. To. Więc mam moją Ankę ukochaną od wielu lat. Mam mojego misia od y, wielu lat. Mam... Mm, mam moją przyjaciółkę Ole Łacic mm -hmm. od... 30 lat, 33. Więc długo. Mm -hmm. Mam mojego przyjaciela Marcinka, z którym też jesteśmy blisko, i właściwie to chyba. I mam jeszcze mojego kochanego Pawełka, i to wszystko. A dużo ludzi odpadło z Twojego życia? Sporo. I dlaczego się odpada z życia Blanki? Oto powody mogą być bardzo proste. Bo ja mam. Ja jestem. Bardzo lojalna, mm -hmm. e, bardzo oddana. Uwielbiam rozpieszczać, kochać swoich przyjaciół. W ogóle mm -hmm. ludzi, których kocham. Uwielbiam kochać na swój sposób. Czyli dawać, mm -hmm. dawać, 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 dawać. I to od zawsze tak było. Mm -hmm. W ogólnym rozumieniu tego słowa. To nie chodzi tylko o kwestie materialne, ale to chodzi też o przyjemność, wsparcie, o wszystko. Dawać. Mm -hmm. Ale wystarczy mnie raz zawieść i nara. Albo okłamać. To Co? ciekawe, a szczególnie, że kiedyś wybaczyłaś zdradę, ale nie było warto, dodałaś. Dlaczego? Bo my mówimy o dwóch zupełnie różnych rzeczach. Ja wybaczam tym wszystkim mm. ludziom, dlatego, że tak jak ci powiedziałam, e, przeczytałam fantastyczną rzecz, czyli że. Bo, I tego mnie nauczyła terapia. Mm. Ty wybaczasz dla siebie, nie dla tej drugiej osoby, bo przecież ta druga osoba, ona nie jest w tobie. To, że ty będziesz pielęgnować żal, złość, gniew, smutek mhm. w sobie, karmić się tym nie oznacza, że ta druga osoba to poczuje. Wręcz ja ci mogę powiedzieć, że tego nie poczuje. Ty męczysz swój organizm, męczysz swoją głowę, męczysz siebie. To jest dokładnie tak, jakby wypić truciznę i liczyć na to, że umrze ktoś inny. A to tak nie jest. Mhm. Więc wybaczenie to jest egoizm. Czystym egoizmem jest ludziom wybaczać. I powiem ci tak: kiedy pierwszy raz doświadczyłam wybaczenia, to był rok 2020, to był październik. Bardzo ciężka terapia, bardzo długa hipnoza, i przyszło do mnie po raz pierwszy w życiu uczucie wybaczenia. Jest tak nieprawdopodobne, jest tak upajające, że gdyby ludzkość o tym wiedziała, czym naprawdę jest wybaczenie, mhm. to każdy by chciał wybaczać. Dlaczego? Bo chciałby się tak czuć. Ty kiedyś kogoś zdradziłaś? Nie, nigdy w życiu. To był karabin. Z takim szybkim odpowiedzią. A nie, przepraszam! Kurde! Tak! Tak. I dlatego nie zdradzam. Zdradziłam tego gościa. Tego, yy, tego mojego pierwszego narzeczonego, tego sadystę. Jego zdradziłam. No to jeszcze jest I bardziej... teraz sobie wyobraź. Mm -hmm. I teraz sobie wyobraź. Jak zdradzasz kogoś takiego, tak, to miałam wtedy 18 lat. Zdradzasz kogoś takiego, i masz takie wyrzuty sumienia, które cię po prostu zabijają. I nie jesteś w stanie tym, y, wytłumaczyć sobie tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie. Mm -hmm. Nie jesteś w stanie w ogóle zgasić poczucia winy. I wtedy ja się dowiedziałam, że ja nie jestem w stanie zdradzać. Dlaczego? Bo ja nie zniosę tego poczucia winy. A czekaj, a jak, jak się pozbywasz tego poczucia winy? Bo musiało kiedyś to opuścić Twój organizm, ciebie. Takie poczucie winy, że kogoś zdradziłaś, pomimo tego, że działo się to, co się działo, jak sobie to wytłumaczyłaś. Kiedy doszło do ciebie, że była już taka normalność? Nie wytłumaczyłam sobie chyba tego, tylko. Chyba jakoś tak. Nie, nie przypominam sobie tego, więc to jakoś tak chyba odeszło po prostu. Mhm. A twoi faceci, już pomijając nazwiska i tak dalej, oni byli podobni w jakiś aspektach do siebie, jakichkolwiek? Czy to zawsze była różna historia? Tak. Zawsze byli podobni. Zawsze było to y, w jakiś sposób y, i w różny się objawiający, zakompleksiony człowiek. Czyli znowu naprawianie. Tak. Syndrom matki takiej, mm, wiesz. Kochanej. Do, Tutaj, że do, do piersi. Mówiłaś, że jeden z twoich partnerów nazywał cię Sebiksem. Opowiadaliście sobie różne rzeczy, których para nie powinna wiedzieć. Że zapominałaś, że to nie jest twoja najlepsza przyjaciółka, tylko partner. To co, co ty mu opowiadałaś? No nie, no to jest, słuchaj, no inaczej na pewno w swoim życiu miałeś jakąś kobietę, jakąś z którą tak. byłeś, w byłeś w relacji, mm, tak. no właśnie. I to sobie wyobraź, że, no, a masz też na pewno jakiegoś ziomka, kumpla mm -hmm. takiego, wiesz, morderia. Ty dobrze znasz w ogóle. A, I z którym jak siedzisz i gadasz, to no. do spodu, do rana. Mm -hmm. No to przecież tak z dziewczyną nie gadasz. No nie. No nie. No to sobie możesz bardzo łatwo, każdy może sobie bardzo łatwo odpowiedzieć na pytanie. W ogóle to jest tak, że jak chcesz wiedzieć coś, o jakiejś osobie i nie masz zaplecza moralnego, to nie szukaj jej rozmów, jej, jeżeli to jest kobieta. Nie szukaj jej rozmów z facetami. Przeczytaj jej rozmowę z najlepszą przyjaciółką. Tam jest wszystko. Anka wie o mnie tyle samo, ile ja o sobie. Miś tak samo. Dobra. To o czym rozmawialiście? Tak zupełnie serio. No, o Boże, nie pamiętam. No coś ale ten... co, rozmawiasz o seksie z innymi partnerami? Zastanawiam mnie, gdzie się przegina te, te bariery, że zapomina się, że nie, to nie to jest Nie, to w ogóle masa. już jest przegięcie, wiesz? jakby Generalnie rozmowy, tak uważam, że rozmowy o byłych partnerach, o byłych związkach, przykłady i tak dalej, i tak dalej, uważam, że to już jest przegięcie, nie? Mhm, mm czyli żeby tam już lepiej nie wchodzić. Nie, 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 bo to już jest, wiesz, hashtag wiedza bezużyteczna. No dobra, ale zobacz, jak wiążesz się z takim baronem i wiesz, że jego dziewczyną wcześniej była Julka Wieniawa, bardzo fajna, młoda, zdolna dziewczyna, mm -hmm. to jest coś takiego, że czujesz się początkowo. Stara. Po... Stara, tak, porównywana. Tak, stara to tak. Miałam tak. Myślę sobie, kurde, to tutaj taka siksa. Mm -hmm. Wiesz. Teraz bardzo lubię Julkę. To prawda. Uważam, że jest niezwykle utalentowaną osobą, ale wtedy wiesz. To tak jest. Ale to zawsze, kolega mnie ostatnio tłumaczył, że zawsze ta pierwsza lubi się z trzecią, ta trzecia z szóstą, bo tam zawsze musi jedna pomiędzy mm -hmm. wypaść. Wiesz? W rotacji. Wiesz, o co chodzi? Mm -hmm. No. Więc yy, tak, miałam takie pierwsze, pierwsza moja myśl była o starości. A wiesz dlaczego? Dlatego, że czekaj, ile Julka ma lat? 20. No, no trzy, to... cztery? Słuchaj, jak mi się zaparła dobrze, to bym mogła być jej matką. I jak to brzmi? Julka Wieniawa jako córka brzmi świetnie. Tak, tak, to na pewno. Nie bardziej myślę sobie o sobie, jako matce. Mhm. Mm no. Ale tak. o tej relacji z baronem powiedziałaś, że to była bardzo, bardzo cenna lekcja. co to była za lekcja? Czego cię nauczyła? Jak bardzo ludzie mogą być inni niż ci się wydaje? Co to znaczy inni niż ci się wydaje? Co ci to się to wydawało? Znaczy, to znaczy dokładnie to, nie? To jest: masz pewien obraz człowieka, ten człowiek buduje ci pewien obraz, a tu się nagle, nawet nie nagle, chociaż nie bardziej nagle, okazuje, że to w ogóle jest 180 stopni inaczej. To co ci się wydawało? Wydawało mi się, że jest to mężczyzna dla mnie. Podczas gdy okazało się, że. Jest to ostatni typ faceta, z jakim chciałabym mieć do czynienia. A jaki facet jest dla ciebie? Mój Pawciu, ponieważ Pawciu jest moim odbiciem lustrzanym. Pawciu jest facetem, Pawciu jest Blanką Lipińską, tylko w wersji męskiej i szalenie przystojnej. No dobra, ale Dorota Szelągowska mówiła u mnie w podcaście, że w związkach została wykorzystana. Ty uważasz, że kiedyś ktoś wszedł w związek z tobą, bo jesteś Blanką lipi Lipińską i masz stan konta i popularność? Nie, bo to musiałby być właśnie Paweł. Ponieważ, <laughs> ponieważ w trakcie tego, kiedy jestem tą Blanką Lipińską, to był tylko Baron i, i Pawciu. Okej. Okay. A jako że jesteś obrzydliwie romantyczna, to ty jak wchodzisz w relacje, no. to cały świat nie istnieje? Przyjaciele nie istnieją, jesteś tylko tak i jest ten partner? Na początku, na początku może troszkę tak, natomiast też jest tak, że ja potrzebuję jednak mimo wszystko, żeby moi bliscy, i tu nie mówię hmm. tylko rodzina, bo ja traktuję przyjaciół jak rodzinę, żeby moi bliscy znali tę osobę yy, i żeby ona miała też kontakt z nimi cały czas. Hmm. Więc, więc z jednej strony tak, jest we mnie ta potrzeba bycia we dwoje, moglibyśmy wtedy na bezludną wyspę pojechać na trzy miesiące i tak dalej. Jest, natomiast też chcę, żeby moi przyjaciele w tym w moim życiu uczestniczyli, żeby byli, byli hmm. w tym. A o co się najczęściej kłócisz w związku? Hmm. Spawciem oto o to na przykład, że nie zjadł obiadu, który mu dałam. Ostatnio to sobie mogę przypomnieć, tak. Dostał pyszne kopytka z sosem wołowym, takim topowym, gotowanym bardzo długo, takim prawie demigla. I kurde, nie zjadł ich, bo powiedział, że zapomniał. Strasznie się zdenerwowałam. Życzę ci zawsze takich problemów, ale też mnie zainteresowało to, że powiedziałeś, że nie rozumiesz ludzi, którzy idą na pierwszej randce do, do łóżka, powiedziałeś, że to jest obrzydliwe, mhm. teraz coraz bardziej modne, stają się otwarte związki. Co myślisz? Niech każdy robi tak, jak jest mu dobrze. Mhm. Matka natura nie stworzyła człowieka jako zwierzęcia monogamicznego. Jest to całkowicie naturalne, że ludzie nie są jak słonie chyba, czyli nie mają jednego partnera przez całe życie, czy tam łabędzie, łabędzie. Jakieś mm -hmm. zwierzątko jak no, na pewno. Jeżeli komuś to pasuje, super. Jeżeli komuś to nie pasuje, super. Ja się nikomu, jak dobrze wiesz, jak mm. zauważyłeś, ja się nikomu w grządki nie będę wpierdzielać i nie będę niczego oceniać. Jak ktoś lubi otwarte związki, Gitara. Ja mm. jestem tak zajebiście totalitarna, że w ogóle nie wchodzi to w grę. A Blanka, a miałaś kiedyś tak, że byłaś gdzieś zero-jedynkowa, jeżeli chodzi o swoje poglądy? No, pewnie, że tak. Gdzie? Ja w każdej kwestii mam zero-jedynkowe poglądy. Tylko ja nauczyłam się ich nie wypowiadać. <grym> Wiesz dlaczego? Bo każda mm. rzecz zostanie wykorzystana przeciwko tobie. Każda jedna. Już mm. w tyle głównobórz byłam wkręcona. Ojejku, przeglądanie pudelkę z tobą. Mm. Słuchaj, powiem Ci tak: Zapraszam. Mm. Ja mam duży dystans do siebie. Mnie generalnie Blanka lipińska bawi, a jeszcze bardziej bawi mnie te bzdury. Ale wiesz co mi się że tak Nie bardziej... mam majtek, albo że mam majtki, ale nie mam spodni, wiesz, pokazałam Grażynę, nie pokazałam Grażyny. Już sama sam. Bo wiem. teraz zastanawiam się, czy wolałbym, żebyś nie miała spodni, czy Majtek. Bo to jest wszystko kwestia tego, jak to wygląda dalej, ta stylizacja. Ale mi najbardziej się podobało w tym wszystkim, to jest świetny komentarz. Uważam, że najlepszy pani Mingę w życiu. Jak napisała, że Baron podczas sesji uprawia marketing. To, to ogólnie, pomijając aspekt emocjonalny, to jest zabawne. Jest. Ale ona w ogóle bardzo ładnie bawi się słowem. Ja jestem wielką fanką pani Mingę. Ja byłam wielką jej fanką już w, na etapie swojej studniówki. Pamiętam, mm -hmm. jak widziałam jej... To było moje marzenie. Sukienka jej taka z motyli, tak, takie motyle były, czarna sukienka, prościutka i wyhaftowane motyle od dołu, boż. No i mówiłaś, że nie miałaś na to e, kasy. No ale chodźmy w prawdziwie ciasne rejony, powiązane z panią Mingę, poruszmy feminizm. o oh, wee wow. oui, feministki, one mnie kochają. Tak, tak, no? tak, tak. dawaj. W Polsce tak. nie mamy o co walczyć jako feministki. Są inne miejsca na świecie, gdzie można walczyć. Zapytam wulgarnie, wkurwiają cię feministki? Które ciągną się do ciebie tylko i wyłącznie przez zasięgi? Tak. Jak bardzo? Słuchaj, ja ci powiem. Ja rozumiem, o co chodziło, pani Ewie. Mhm. Ja naprawdę rozumiem, o co jej chodziło. Uważam, że znowu coś zostało nadmuchane? Myślę, że ty też świetnie rozumiesz, mhm. o co jej chodziło. E, natomiast, y, wiadomo, że daj mi człowieka, znajdę na niego paragraf i do wszystkiego można się przyjebać. A w tym kraju ludzie to uwielbiają. Tu mhm. trzeba być. Wyszły razy ja potrafię storkę nagrywać, a potem ją kasować, bo użyłam na przykład jakiegoś słowa, a jest coraz gorzej. Mm. Jest coraz gorzej. Na przykład, kiedyś było ciasto, murzynek. Mm. W tym momencie to jest brownie. Nie możesz użyć słowa murzynek. Jakby. Ja nie do końca rozumiem, któregoś dnia y, byłam na pokazie Robert, tfu, y, Łukasza Jemioła. Mm. I pani z radia Z zapytała mnie jakiś mobbing czy coś. Ja jej powiedziałam, że ja nie mam pojęcia, jak nazwać niektóre rzeczy w dzisiejszych czasach. Czyli kolor skóry, nie mam zielonego pojęcia. Mhm. Płeć? Jest chyba 100 rodzajów płci teraz, czy 120? Tu, Spiritual pingwin? Mhm. Jakby ja jestem tak przerażona wypowiadaniem się o czymkolwiek, bo ta poprawność. Poprawność! Bo ja, mm -hmm. jakby ludzie walczyli o wolność słowa. Ludzie w ogóle walczyli zawsze o wolność. A potem sobie sami ją odbierają. No to jest kółko. Tak. I to, to, to podejrzewam, że pokolenie, nie naszych dzieci, tylko dzieci, tych dzieci będzie dla odmiany walczyło z tym, z tą poprawnością i będzie znowu mm -hmm. walczyło o wolność, nie? Jakby ja nie rozumiem po co, no, ale dobra. Więc ja się na pewne tematy nie wypowiadam tylko i wyłącznie dlatego, że mimo, że uważam się za osobę dość elokwentną, brak mi słów. I teraz. Feministki najchętniej atakują kobiety. Mnie zaatakowały, kiedy osiągnęły moje książki sukces. Zaatakowały kobiety, kobietę w związku z jej sukcesem, bo. Bo przecież to jest podręcznik, to jest Biblia i tam są takie rzeczy napisane. Przecież to wszyscy ludzie wezmą jako dosłowny przykład i pójdą się gwałcić i czekaj, jak to jeszcze było i stosować niewłaściwe zachowania wobec kobiet i tak dalej i tak dalej. No ja zwariowałam. No, ale Feminist, samo... wiesz, co jest w ogóle najgorsze. Mm -hmm. Dotknąłeś czułego punktu u mnie. Wiesz, Bardzo jest... dobrze. Widzę. Od tego powinienem zacząć. Wiesz, co jest najgorsze. Najgorsze jest to, że My, do mnie nigdy, przynajmniej nie pamiętam, może ty będziesz tam miał w notatkach, nie przyjebał się żaden facet. To prawda. Tylko kobiety. Wiesz, co się dzieje na Instagramie? Jak jestem wyzywany od szmat, kurew i tak dalej, to zawsze są kobiety. Mało tego. To są panie na zdjęciu profilowym dzierżące dziecko dumnie. To są zawsze kobiety. To kobiety opluwają mnie to jak wyglądam, to co osiągnęłam, moje książki, moje filmy, moją rodzinę, to kobiety mm. kobietom robią takie rzeczy. Faceci? Czy ty w ogóle widziałeś kiedyś przykład tego, żeby na faceta pluli faceci? W dziennikarstwie sportowym to występuje. Bo piłką nożną. Bo, bo piłką nożną interesują się głównie faceci, więc. Ale no dobra, no ale oni rozumiem, że plują na siebie tak personalnie, tak, żeby se dali najchętniej po razie. Mm -hmm. No właśnie. Do mnie nigdy żaden facet nie napisał, przynajmniej sobie nie przypominam, żeby zwyzywał mnie jakoś ciężko, na przykład na Instagramie. Albo żeby mężczyźni poczuli się przeze mnie dyskryminowani, bo ciągle mówię, że to książka dla kobiet. ale my też byśmy chcieli, żeby to była książka dla nas. Faceci nie mają takich problemów. Oni są w ogóle, wiesz. No ale wiesz przecież, że jak mówisz coś takiego, że nie czuję się gorsza, słabsza, choć nawet chciałabym się poczuć w męskim bardzo świecie biznesu. Chciała. Jest faktycznie niewiele kobiet, ale jest tam także Lipińska, która jest jak taran, nie do zatrzymania, ale ktoś powie, że kobiety zarabiają mniej. Ja nigdy nie zarabiałam mniej, zawsze potrafiłem walczyć o dobrą pensję, dlatego uważam, że słabość to nie jest kwestia płci, a charakteru. Wiem, że to bardzo niepoprawne politycznie, feministki nie lubią mnie też to, bo uznaję słabość jako kobiety w stosunku do mężczyzny. Lubię dawać sobą, lubię dawać sobą się zaopiekować, pozwalać. Otwierać przed sobą drzwi, dawać facetowi płacić za mieszkanie, kolacje, wakacje, mimo że na to mnie stać. Matka Natura wyprzedziła feministki, uprzedzając świat. Bo... Amen. No właśnie, więc wiesz, że się wystawiasz. Czym? No, jak to mówisz. Ale co mam powiedzieć? Nie, o Boże, tak, teraz w ogóle ja czuję się taka pokrzywdzona, trzeba o mnie walczyć, bo ja niczego nie osiągnę, bo będę tak siedzieć i tak sobie tutaj płakać w kącie. No to wiadomo, że niczego nie osiągnę, no na Boga. Ale wiesz, że dla nich argumentem jest to, że Ty potrafisz o siebie zadbać, a chodzi tutaj o ludzi, którzy nie potrafią o siebie zadbać. No i co? I powiedz mi tak, i co te feministki takiego zrobiły w kwestii tego dbania? Nic. A to dziękuję. Sobie, doskonale sobie zdaje z tego sprawę. No to ja na przykład zderzyłam się ze ścianą mm, zaściankowości, zaściankowego myślenia w naszym kraju e, w kwestiach seksualnych i waliłam tak tym łbem przez trzy lata, otwierając drogę bardzo wielu kobietom, o tym zresztą napisał e, chyba Newsweek, bardzo fajny felieton, e, na podstawie wiadomości od kobiet, randomowych zupełnie, mhm. o tym jak ich życie. Erotyczne również i w związku zmieniło się dzięki książce 365 i dzięki place Lipińskiej. I może ktoś powiedzieć, że. No tak, ale one walczą o. i tu właśnie ja stawiam znak zapytania. Bo tak. Ja mogę głosować. Mogę. Mogę iść do tej samej pracy co mężczyźni, choć też nie zawsze, bo umówmy się, że są takie zawody, których kobieta nie jest w stanie wykonać. Na przykład, bardzo uważam, że ciężko byłoby kobiecie być rekwizytorem mhm. na planie zdjęciowym. Dlatego że jak widzę, jak chłopaki noszą stoły, szafy, nie wiem, ogromne połacie y, scenografii, nie ma takiej kobiety, która to podniesie. No, mhm. znaczy wiadomo, że jakaś tam jest, nie? Mhm. Ale, Ale bierzemy z... średnią. Tak, bierzemy średnią, jakby są zawody, do których kobiety fizycznie nie są przygotowane, nie? Mhm. No, więc jakby chodzi mi o to, że ja nie bardzo wiem i właśnie o to chodziło pani Ewie Mingę. Jestem przekonana, że o to jej chodziło. Że w XXI wieku, owszem, kwestia aborcji jest bardzo sporna, mm. ale to jest kwestia społeczna. I tu, czy mamy jakieś sukcesy, przepraszam bardzo. Ja trzymam kciuki za feministki, jeżeli będą walczyły o to W tej kwestii ja trzymam kciuki również bardzo mocno za to. I Natomiast. Mógł pomóc też bym pomógł e, jak najbardziej. Absolutnie. Absolutnie. Mm. Natomiast chodzi mi o to, że to co właśnie zostało, za co zostało zniczowane, wiem, bo ja to widziałam akurat. Mm -hmm. Ja mówię, o co im wszystkim chodzi. Przecież pani Ewa milo po dobrze, prostu dobra. mówi, ale że to, żyjemy, dużo ludzi, którzy się z nią zgodzili, bo to jest bardzo ważne, bo mówi się o tym, że ją się tam cisnęło, ale tam się bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi z nią zgadzało. Tylko oni już zostali zagłuszeni tą narracją. Że Ewa Minga jest e, obrzucana gównem przez to, że powiedziała coś takiego, a tam bardzo dużo ludzi się z nią zgadzało. Dobrze, dobrze, ale bo jakby wiesz o co chodzi? Czy takie kobiety jak ja, czy pani Ewa Minga, czy my mamy przepraszać za to, że nie czujemy się słabsze, że nie czujemy się gorsze, ja nie czuję się słabsza. Ja nie czuję się gorsza. Mm -hmm. Ja nigdy nie byłam dyskryminowana. Dlaczego? Bo taki mam charakter. Może właśnie tacy ludzie, to tacy ludzie właśnie, mają być w tym miejscu, w którym są. A ci ludzie, co się boją, z nich i tak tego nie wykrzeszesz. Mm -hmm. Nawet jakim zrobisz szpaler ludzi, którzy rozdzielą im to morze czerwone, które się rozejdzie, a oni będą mogli przejść przez to suchą nogą. To czy ktoś zakłada w ogóle, że niektóre osoby się do niektórych rzeczy nie nadają? Po prostu. Mm -hmm. Ja na przykład nie nadaję się do matematyki, do rysowania. Nie nadaję się mm -hmm. do fizyki, do chemii. To się tam nie pcham. Naprawdę. Mm -hmm. Nie nadaję się do pol polityki. To też się tam nie pcham. Dlaczego my zakładamy, że wszyscy. Mają, że tak powiem, mieć dokładnie to samo. Marksizmem to chyba zajeżdża, nie? Dokładnie. Każdemu według potrzeb, każdy według swoich możliwości. Dobrze, ale pchałaś się do klatki, bo powiedziałaś, że gdyby nie kontuzja z kolanem i ten kręgosłup, to byś zawalczyła. Pchałam się, to jest dużo powiedziane. No nie, mówię, hmm. żebyś zawalczyła. No to Dostałam już... propozycję za milion złotych, no wtedy, lat temu cztery. A był już wtedy przeciwnik dla Ciebie? Przeciwniczka. Tak, 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 tak. To kto to miał mieli. być? A nie pamiętam. Kurde, to nikt ważne. Czy coś tam się świeci w głowie? Nie. No dobra. Ale też właśnie jak usłyszałam taką historię pod tytułem, no bo mówię właśnie o tych swoich kontuzjach mm. i tak dalej, nie no, że mam przepuklinę na odcinku lędźwiowym, że mam chore kolano. Mm. I to usłyszałam, ale tu spoko, to damy ci jakąś taką, wiesz, na przecierkę. No. Ja mówię, no gdzie? No jak? Ty chcesz no od nie. razu tarana. No no wiesz, no, albo, albo robimy coś na serio, no. albo no to już by było, nie, to już by była trochę taka, wiesz, to by było nie fair. Dobrze, Blanka, to ja znam feministkę, która walczyła, ma doświadczenie, nie jest na przecierkę. Boks, małe rękawice, żeby kolano nie cierpiało. Za jak dużą stawkę byś zawalczyła? Teraz? Mhm. To jest w ogóle nierealne. Człowieku, ja próbuję wrócić na kajta. Ja jestem dokładnie 22 tygodnie po operacji kręgosłupa. No ale to nie musimy zawalczyć z, za tydzień. Ale ja być może nigdy na tego kajta nie wrócę. Okej, okay, czyli to tak już e, na poważnie. Ale wyrównałeś tam rachunki. Uśmiech mi wystarczy. <śmiech> <śmiech> Przejdźmy do Instagrama, bo to też jest ciekawy kawałek świata. Reklamowałaś tam kiedyś coś, czego nie chciałaś reklamować? Nie. A było kiedyś tak, że miałaś współpracę i zmieniłaś warunki nagle, i coś się wysypało? Nie. A to słyszałem o takiej firmie? A widzisz, a ja nie, ale może dlatego, że ja się tym nie zajmuję zupełnie. Mm -hmm. Pamiętaj, że ja mam od tego menedżerkę. Mm -hmm. Więc nawet jeżeli coś się dzieje, z wiadomo, że firmy przychodzą i odchodzą. Nie ze wszystkimi współpracuje mi się. Tak, dobrze jak z tymi, którzy są ze mną od mm. początku, czyli na przykład mam takie firmy, z którymi współpracuję od pięciu lat. E, ja nigdy nie musiałam. No właśnie, to mnie też zastanawiało. Ja nigdy że po nie co musiałam. W ogóle nie robisz? Wiesz dlaczego? Bo mogę. Bo mogę, bo jestem w tym dobra, bo <laughs> dzięki temu poznaję bardzo fajne produkty i bardzo fajnych ludzi. Okej, okay, a Instagram to dla ciebie kawałek show biznesu, czy bardziej kontakt z tymi ludźmi, dla których piszesz? To też mnie zastanawiało, bo ty jesteś jednak bardzo blisko z tymi ludźmi. Nie, to jest, to jest moje. To, to, Właściwie to nie jest ani jedno, ani drugie. To jest taki trochę rodzaj mojego ekshibicjonizmu, wiesz? To jest to, że czasami mm -hmm. mam ochotę coś powiedzieć, a nie mam do kogo. Po prostu. I wtedy to się. sobie na, na pytania. I wtedy, to się, I wtedy to się znajduje na. Nie, nie, to bardziej chodzi na przykład. Nie wiem, czy widziałeś wczoraj moją, mój wywód odnośnie lotów adults only. Blanka, ty jesteś na, na Instagramie jednym z moich ulubionych kont, tak zupełnie, tak? Tak zupełnie, zupełnie, Super, wyczuwasz mój sarkazmik tam? Tak, wyczuwasz. Kurde, fajnie. Wyczuwał fajnie. twój sarkaźmik. A oglądałeś to Sarkastyczne po... niedzielki? To nie oglądałem. Tego. Nie oglądałeś Sarkastycznych nie, nie, niedzielek, nie, nie. O, kochałbyś się. No to nie, no, to. Wspaniały cykl. Tak jak już rozmawiamy o takich przyjemnych rzeczach. To odbudowujesz dom, który się spalił? Mhm. I jak idzie? Dobrze. Rozwin. Mam nadzieję, że zrobię tam Boże Narodzenie. Czyli sprawnie. No, no, sprawnie, mógłby iść jeszcze sprawniej, no ale... Ale dlaczego nie idzie sprawniej niż mógłby? Bo jest z mniej ludzi, niż powinno być no, do roboty. Ale też to, to była taka rzecz, która mnie przejęła, jak się <coughs> przygotowywałem do tego, że czekałaś z ubezpieczeniem, dom się spalił i tak naprawdę straciłaś w całą kasę, którą włożyłaś, jak rozumiem. No, mm. no nie, to trochę bardziej skomplikowane mm -hmm. jest, tak dlatego jak... że Pamiętaj, że mój szef budowy, mm -hmm. firma, która wchodzi, tak? I to jest mm -hmm. taki typ w ogóle dla wszystkich, że kiedy robicie remont jakikolwiek, jakikolwiek, nawet w bloku, nawet niewielki, to trzeba zapytać szefa budowy o ubezpieczenie. Dlatego, że jeżeli ktoś ci rozwali rurę w ścianie, a ty zalejesz cały piąt, to jest Twoja wina i wtedy to idzie z ubezpieczenia takiej firmy. I mój szef budowy był ubezpieczony, więc tam dostaliśmy jakieś tam pieniądze na, na odbudowę tego domu. Mm -hmm. Zresztą mi było najbardziej przykro, że po pierwsze, w ogóle jak, jak ja ci powiem, jak ja się dowiedziałam o tym, Wawciu uh -huh. wyjechał do Poznania. No i budzę się rano, jeszcze nie odsłoniłam zasłon, zamulam sobie w tym czasie na Instagramie. Nie? Uh -huh. Lecę przez wiadomości. I przeskoczyłam z jakiegoś powodu, czegoś szukałam, przeskoczyłam do skrzynki inne. I widzę tam wiadomość od dziewczyny. Jest dziewiąta rano, 21 grudnia. Widzę wiadomość od dziewczyny, że. Słuchaj, bardzo mi przykro, że był ten wybuch u ciebie w domu i że ten dom się spalił. To pamiętam jak przez mgłę w ogóle, jakby mi się to śniło, jak biorę telefon, ściskam numer do szefa budowy, odbiera po trzecim sygnale. I mówi do mnie, ani cześć, ani pocałuj mnie w dupę, a mówi do mnie, to prawda. Tak strasznie zaczęłam płakać i tak, wiesz, bo po pierwsze, ja bardzo chciałam ten dom. Mm -hmm. Tę moją 40-letnią drewnianą chałupę, mm -hmm. taką, taką piękną, taką niedoskonałą. Wiesz, taką, taką jak z bajki. Ja już to wszystko widziałam, jak ten drewniany sufit stary, ta drewniana stara powietrz. Mhm. Ja już to wszystko widziałam. Ja już widziałam, jak my tam robimy Wielkanoc. Bo w marcu mhm. mieli skończyć renowację tego domu. Ale niestety zwarcie elektryczne. Dom drewniany. I długo się z tego zbierasz? Wiesz co? Yy, oj, kurde, no, ciężary były. By Prze pierwszy, pierwszy pierwsze trzy dni w ogóle leżałam, płakałam, nie? Ale to mm -hmm. dlatego, że ja pierwsza coś straciłam bezpowrotnie. Wiesz, to było dla mnie takie. To było i nie ma. Jak ja mm -hmm. przyjechałam na miejsce, wsiadłam w samochód od razu, zadzwoniłam do Pawła. Paweł w ogóle wsiadł w samochód z Poznania, żeby od razu jechać do domu. E Pojechałam tam, najpierw zobaczyłam twarz mojego szefa budowy, który stał tam po prostu. Nie wiedział ani co ma mi powiedzieć, ani co tu robi, w ogóle Aha. abstrakcyjna kompletnie sytuacja, nie? Ja stanęłam przed tymi zgliszczami i się po prostu rozpłakałam. Nie? Stałam tam i ryczałam. Widzicie sąsiedzi patrzący i tak dalej, a ja to, miałam to gdzieś, nie? to na mnie patrzy. Po prostu to było i tego nie było. I potem. Potem byłam w Tulum z misiem i miś mi właśnie wytłumaczył, że to tylko dom, mhm. że to jest tylko, mówi, nie miałaś wspomnień, jakby miałaś, rozumiem, że twoja chęć, mówi, spaliła się razem z tym domem, że twoje plany mhm. się razem z tym domem spaliły, ale ty go po prostu odbudujesz, odbudujesz lepszy, z jakiegoś powodu to się stało, samo zawsze mówisz, że niczego nie żałujesz, bo wszystko w życiu dzieje się po coś. To nie jest strata rybka, bo on do mnie mówi, rybka. Mhm. To nie jest strata, Rybka. To jest lekcja. No i to fakt. Postawiliśmy mm. tak piękną chałupę, że to... Jest... Czyli to było po coś. Wiesz co, to była lekcja straty dla mnie ogromna. Mm. A Natalia Janoszek też jest spalona? Natalia Janoszek. A dobra, no jestem. Mm -hmm. Wiesz co, jak ona to mądrze poprowadzi, to chyba tak popularna, jak jest teraz, to nigdy nie była. A jak to byś to poprowadziła. Ja? Jakbyś jej doradziło o. Ja bym zrobiła bardzo prosto. Mhm. Po całym tym. Najpierw jednej, jednym y, materiale stanowskiego. Mhm. Potem drugim. Ja bym nagrała coś na zasadzie. Tak, kochani. Dokładnie tak. Dokładnie tak się stało. I teraz. Pytanie jest do mnie, dlaczego umiałam to zrobić? Czy pytanie jest do każdego jednego dziennikarza, który robił ze mną wywiad i nigdy niczego nie sprawdził? Ale ta sytuacja pokazuje, że w tym kraju każdy może być sławny. Wystarczy sobie to zamanifestować i wymyślić. Bang, szachmat. Zostałaby trenerką mentalną? Kim by została, to już jej sprawa. Bo to było bardzo ciekawe. Ja widziałem takie dwie struktury kariery przez jednego z gości od marketingu, że Mogłaby usunąć konta wszystkie i zacząć od zera, i powiedzieć, że jestem i teraz budujemy bez tych fajków dookoła. Mm. I pójść za, za długie, za. No. Pójść, udzielić szczerego wywiadu i właśnie powiedzieć w ten sposób. Jed. Albo jest druga sprawa. Stajemy się niegrzeczną Natalią, idziemy do fame MMA czy do cloud MMA i po prostu bijemy się i odcinamy do końca. Ale ona jest teraz popularniejsza niż kiedykolwiek. Dlaczego ona ma płakać? Ty ale by... czekaj, ale uważasz, że będzie miała współpracę? Nie. Z czego będzie zarabiała? Nie mam zielonego pojęcia. No to, to że... o... słuchaj, ale z tego, co widziałam na jej Instagramie, to ona nie zarabia ze współpracy. Ona znaczy, nie żyje ze współpracy, tam nie mm -hmm. ma współpracy. No nie ma za dużo, dlatego no. mówię, że z czego będzie zarabiała. Nie, nie, pytanie jest, z czego ona żyła dotychczas. No bo z, słuchaj, w czym ona była? W twoja twarz brzmi znajomo, mm -hmm. w Tańcu z Gwiazdami. Mm -hmm. Najwyższa stawka, jaką tam możesz mieć, oboje ją znamy, to nie są jakieś nieprawdopodobne pieniądze. Mm -hmm. To są pieniądze na, dla normalnego, yy, dla kogoś, kto yy, nie potrzebuje dużo, to jest OK. Ale dla Natalii Janoszek, która ma buty od projektantów, torebki od projektantów, ciuch od projektantów, prywatne jety, rozumiesz, szmery, bajery, mm -hmm. trupie czaky, pistolety, no to, to, to nie wystarczy. To, to wystarczy na dwa miesiące. Ten taniec z gwiazdami i ta i ta twoja twarz brzmi znajomo razem. No właśnie. Więc pytanie jest, na czym ona, to jest raczej ciekawsze pytanie, to Ewa na czym Minge, ona zarabia. Ewa Minga miała tam swoją teorię, chyba ona mówiła o tym w, w rozmowie, że, bo ona napisała książkę o tym jak... i No Czytałaś? No nie, no co ty. <laughs> Ale... To będzie świetna rolka, dała mi książkę, czytałaś? Nie, no co ty. <laughs> co za gówno. <laughs> nie, nie o to chodzi. Kurde, po prostu... Mm. A bardzo ładnie wydana. Mm. Drogo wydana. Bo tam Ewa są chyba obrazki. Ewa Mingę. A Ewa Mingę. No Ale ty wydana. już Ewa Mingę, że wydała? No. A nie, to ja mówię o Natalii Janoszek. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. No. hamuj piętą. Byśmy się nie zrozumieli. Nie. Ta Natalia Janoszek. Nie, Rolka mi się zgenialna. Nie, Natalia Janoszek. Pofal jest, też się to z tego rolka. Natalia Janoszek wydała książkę. Ja myślałem, że ty mówisz o Natalii Janoszek, mm. że wydała książkę. I bardzo ładnie wydana. A to, że Ewa Mingę wydała, ja nawet nie wiem. No wydała. I wydała Aha. o takich ekskluzywnych prostytutkach. Super. Ale to powieść? Mhm. Mm no to super. A I jest po... seks? Seks. A dużo? Dużo. Aha? Tak? A fajnie? Ale jest berło namiętności, konar płonący? Nie, nie, nie. Czy? A. nie. Jest Ewa minga, więc wiesz, jak dopierdolisz to do tak solidnie. E, więc. Y, I ona tam o tym opowiadała właśnie, że nawiązała do tego trochę, że Natalia Janoszek jest takim nawiązaniem do jednej z bohaterek jej powieści, że. A tam było to, że... Mm, Odważne słowa. Tak, że te dziewczyny mają bardzo dużą... Rozpo... Znaczy, razem z rozpoznawalnością rosną ich stawki. Że mają takich... Eskortów? Opie... Tak, że mają takich opiekunów. Kurde, ale ty dużo wiesz, co? E, mają takich bardzo dużych... Fascynujący, ja na przykład nie wiem, więc dlatego słucham. No, o jest mogę ci o tym powiedzieć. Ale mają takich opiekunów, którzy dbają o to, żeby one... Słutenerów. Były... Tak, ale żeby były coraz bardziej popularne. Gdzie? W mediach i w mediach społecznościowych, bo wtedy rosną ich stawki. Obrzydliwe. No i co? No i nawiązała do tego w perspektywie Natalii Janoszek. Aha. Znaczy, żadna praca nie hańbi. To jest najstarszy zawód świata, więc. Znaczy, ja mówię, to jest dla mnie. Dla mnie to też było właśnie ciekawe, jak tak sobie pomyślałem o tym, co tu jest pięć. Mówiąc kolokwialnie. A powiem ci, a ja ludziom do portfela nie zaglądam, w ogóle mnie to nie obchodzi. To tak jak te Panie, całe ale przy, dziewczyny ale z Dubaju. No zapytałaś, czego zarabiała, skoro to sprawy. No bo ty to, co ze współpracami. No, ja ci powiedziałam, że tam nie widziałam żadnych współprac, więc to była odpowiedź bardziej na Twoje pytania, a właśnie pytanie do Twojego pytania. Natomiast ja nie jestem zwolenniczką, to tak jak ten pan od dziewczyn z Dubaju, nie. Mm -hmm. Uważam, że to skurwysyństwo. Co? Napisać książkę o tym, że ktoś się prostytuuje. Przepraszam najserdeczniej. A co to kogo obchodzi? Tak między nami hmm. zupełnie, wiesz? Znaczy między nami no, zupełnie, nie zupełnie, powiedziałam w <grym> podcaście. <grym> między nami zupełnie. Chciałam powiedzieć, że tak już, wiesz, to cieszy ludzi, nie? Mhm. To jakby chleba i igrzysk. Ja to kumam. Ale jakim prawem ktoś ocenia te dziewczyny? Ktoś je ocenia, no bo one są poddane ocenie. Jak Masz na tyle kręgosłupa, nie wiem jakiego, no bo niemoralnego, znaczy generalnie w ogóle, jak masz na tyle siły, żeby się kurwić, to to jest tylko i wyłącznie Twój wybór. Mm -hmm. Jakim prawem ktoś o tym pisze, mówi, ocenia, wiesz o co chodzi, wywleka to na światło dzienne? To jest straszne. No ale nie masz wrażenia, że dzisiaj. Po no co? No ale no dla zasięgów, dzisiaj żyjemy po no, bo No bo a, rozmawialiśmy, a, dzisiaj, rozmawialiśmy o tym nawet w odniesieniu do feministy. No tak, no dla zasięgów, no. No tak, no, no i widzisz, i to jest straszne, nie? I to jest straszne. No bo to jest bardzo złe. To, ja, to jest plaga naszych czasów tak, dzisiaj. Totalnie. Ja dlatego na przykład dwa lata temu, kiedy mm, zaczęłam, od boje z Pawłem podjęliśmy decyzję, że będziemy razem, mhm. ja z pełną premedytacją i świadomością zaczęłam wycofać się z mediów. Mm -hmm. I powiedziałam to mojej menadżerce, że tak jak kiedyś, czasami były dwie ścianki dziennie, nie? Mm -hmm. Wywiady i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co ja dzisiaj powiedziałam na swoim Instagramie. Ja udzielam pierwszego wywiadu od bardzo dawna. Ja nie pamiętam, mm. u Kuby Wojewódzkiego byłam e, ostatni raz. Nie kojarzę. A to jest ten słabszy podcast. Tak, ode mną. tak, tak, tak. Dokładnie. Tak, tak. tak, nie kojarzę. To to Arty było i znam. to było miesiące temu. Nie, jeszcze byłaś u Pomponika. Też niedawno. Miesiące temu. Pomponik sprawdzam. Sprawdzam. Niedawno Boś, mm -hmm. bo jednym z pierwszych gości. Max pół roku temu. No ma tak. Max. Ale w ciągu tych dwóch lat Damian z Pomponika, ponieważ lubimy się z Damianem, zaprosił mnie, poprosił mnie, proszę bardzo, nie ma sprawy. Lubimy się z Kubą i lubimy się z Kędzierskim. Mm -hmm. Proszę bardzo. Natomiast. 4 miesiące temu. Cztery miesiące temu, no dokładnie. Jakbyś mi policzył statystykę w te dwa lata? trzy wywiady. Trzy albo cztery, bo jeszcze u Kuby Wojewódzkiego była w programie, bo ze względu mm. na mm, 365, że wyszło ostatnia część. A wywiady cokolwiek mogą dać? W jakim sensie? No popularności, sprzedażowym. Myślisz, że wywiady mają sens? No pewnie. Jaki? No dajesz ludziom część siebie, pozwalasz im poznać się. Mm. A jaki, jaki sens ma Q&A na Instagramie? Gdyby nie miało, to Instagram by go, nie miałby takiej funkcji, ale ludzie tego potrzebują. Mm -hmm. No tak, ale pytanie. rozwijasz głównie swój kanał, to mnie zastanawia. Czy, bo dużo ludzi nie udziela wywiadów muzyków, bardzo wysoko postawionych. Nie udziela wywiadów, bo po prostu na wywiadach mogą tylko i wyłącznie stracić, bo mogą wyrażać się tylko i wyłącznie muzyką. Mm -hmm. Być może są takie osoby. Są, są. No chociażby Kłebo, tako, e, Ludzie, którzy, nie wiem, Mata nie udziela wywiadów. Tak to znam tylko Maty. Maty nie znasz? Kłebo, Taco, Mata. Ziom... Kurde, to skróty jakieś? Mm -hmm. Aha. Od wielkiej popularności. Ludzie zazwyczaj... Tak ja jak mówię jak, ci, to... że ja nie znam tych ludzi z tego show biznesu. Ja znam tylko moich koleżanki, nie... z którymi się ziomkuję i... A z kim się teraz ziomkujesz? No, z Klaudią Eldurszy. Z Klaudią i bardzo ją lubię. Ona mamy, rozmawiamy dużo o chorobach. No tak. no tak. To jest nasz temat numer jeden. Wyjazd do Mikołajek, pływanie łódką i rozmowy o chorobach. Naprawdę, lubimy. Uch. I kto jeszcze jest w twojej bandzie? Kogo mogę już naznać? Natkę Siwiec, mm -hmm. Marcelinkę Zawadzką. Mm -hmm. Kocham ją, ona jest taka słodka, uwielbiam ją. E, z takich znanych... Mm. No tak to mi nie przychodzi, niech tak wiesz, do głowy, żeby tak szastać nazwiskami, mm -hmm. zresztą po co? A show business to jest fajne miejsce? Już tak powoli zmierzając do końca. Nie, ale nie ze względu na ludzi, mm -hmm. tylko ze względu na, na to, że kiedy jesteś osobą publiczną, to każdemu się wydaje, że ma prawo cię ocenić, mimo że cię nie zna, wypowiadać się na twój temat, mimo że nie ma pojęcia. Mm -hmm. A media jeszcze bardzo chętnie to przedrukowują, z czego 70% rzeczy napisanych jest kompletną bzdurą. A to i tak jesteś łaskawa. Bo dobrze piszę imię, nazwisko. A, okej. Okay. To prawda. Więc gdyby, gdyby istniało prawo, które by to regulowało, to może nie byłoby tak źle. Może nie byłoby tak źle. Gdyby respektowane też było prawo, bo nie wiem, czy wiesz, ja mm. się dowiedziałam o tym parę lat temu, że kiedy ja nie sprawuję funkcji publicznej... Ja, jako osoba publiczna jestem tylko wtedy, kiedy promuję swoje książki albo promuję mhm. swój film, ale jak idę kupić sobie papier toaletowy do Rossmana, to nie jestem osobą publiczną. Wtedy osobą publiczną to są osoby typu politycy i tak dalej. Ale ja nie. I wtedy nie ma prawa mi nikt robić zdjęć, bo jestem w swoim czasie prywatnym. Nie jestem osobą publiczną. I to jest zapisane w prawie. I wiesz co? Ja i co. No, jasne, że jajce, ale to jest więcej takich rzeczy. Oczywiście, I... że jest, ale to jest najprościej wytłumaczyć. I jakby tego wszystkiego nie było, to by było spoko. Mm -hmm. To by było bardzo fajnie. No bo co? No, branża, jak każda inna. Tylko tyle, że masz więcej profitów z tego, no i masz więcej przypałów też z tego. Nie? No bo ja, na przykład, odkąd jestem osobą publiczną, nigdy się publicznie nigdzie nie upiłam. <laughs> byś <laughs> bardzo chciała. Teraz to bym w ogóle chciałaś napić alkoholu, ale przez leki na insulinooporność, które biorę, niestety odrzuciło mnie od alkoholu i powiem Ci siódmy tydzień bez alkoholu, normalnie tęsknię. Z tego zrobię nagłówek. Tęsknię za alkoholem od siedmiu tygodni. Naprawdę tęsknię. Chciałabym, Jak za nic... bratem, jak Nie, 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 to jest inny rodzaj tęsknoty. Ja po prostu wiesz, co jest najgorsze. Podjęłam tyle prób mhm. i po prostu mi nie smakuje. W mhm. ogóle. Nie smakuje ci, ty wyobrażasz to sobie? I wyobrażam sobie to, bo jak, chudłem, bo jak chudłem, to odrzuciłem alkohol i nie piłem prawie rok chyba. I posmakowałem pierwszy raz piwo i ja wiem, wow, ja to piłem? To jest obrzydliwe. Ale Barolo na przykład, dobre Barolo, nie jest obrzydliwe nigdy, nigdy, a teraz smakuje jak zgaga. Coś obrzydliwego, bo to jest takie straszne. Dobrze. Mam nadzieję, że po tej rozmowie jednak będziesz wracać i śpiewać w tym samochodzie. Bardzo i to bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Ja też ci bardzo dziękuję. Jesteś bardzo miłym facetem, wiesz? Ja. Nawet jakbyś chciał chodzić co innego. Dziękuję. To ja dziękuję.